rozwijają się, owszem, pokazują to badania Johnsa Hopkinsa, badania GUS-u, wzrasta się budżet organizacji pozarządowych, chociaż na przykład kurczy się baza członkowska organizacji. Inne wskaźniki są na takim średnim poziomie. Pytanie, co dalej? Czy pozostać w takim stanie średniego wzrostu? Czy państwo ma do odegrania w tym momencie rozwoju organizacji pozarządowych, organizacji obywatelskich jakąś rolę? Czy może odegrać jakąś rolę? Czy może być, może odgrywać taką rolę jak do tej pory? Wspierać swoimi działaniami w mniejszym lub większym stopniu w poszczególnych obszarach branżowych, w tych instrumentach horyzontalnych, jedynym instrumencie horyzontalnym wsparcia, jakim jest Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, w taki sposób, jak to się odbywało do tej pory, jakby konserwując ten stan rzeczy. Czy może na przykład, jak chcą liberalni, czy bardzo ultraliberalni przedstawiciele także organizacji obywatelskich w Polsce, że państwo w ogóle powinno się wycofywać ze wspierania środkami publicznymi organizacji obywatelskich, znają państwo tą debatę, która toczy się przede wszystkim w sektorze pozarządowym. Moim zdaniem, ale także zdaniem tego zespołu, który od ponad 2 lat pracuje nad programem, który w tej chwili przybrał nazwę Narodowego Programu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, to nie są dobre scenariusze. Naszym zdaniem państwo może odegrać bardzo pozytywną rolę we wspieraniu sektora, nie przejmowaniu jakichkolwiek funkcji, nie tworzeniu jakichś instytucji, które będą krępować działania organizacji obywatelskich. Bardzo pozytywną rolę we wspieraniu, daniu takich impulsów, narzędzi, instrumentów, które przez sam sektor mogą być wykorzystane do działań oddolnych. Taki jest cel, takie jest główne zadanie Narodowego Programu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. I takiemu celowi również ma służyć powołanie Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, instytucji publicznej, ale instytucji, która miałaby się znaleźć poza strukturą ministerstw, a więc nieco odbiurokratyzowaną, instytucji działającej agencja wykonawcza, istnieją takie instytucje polskiej przestrzeni prawnej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki. Instytucji, która w bardzo przyjazny sposób zarządzałaby programami rządowymi skierowanymi do organizacji obywatelskich. Taki jest główny cel powołania Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Tak jak państwo widzą, jak mogli państwo przeczytać w projekcie ustawy o Narodowym Centrum, nie ma w nich żadnych tendencji, żadnych instrumentów, żadnych mechanizmów, żadnych narzędzi, które wyposażone zostałaby administracja publiczna po to, aby nadać sobie dodatkowe uprawnienia kontrolne czy nadzorcze w stosunku do organizacji obywatelskich. Nie ma w niej także żadnych instrumentów centralizacyjnych. Te działania, które są skierowane dla sektora obywatelskiego i są kierowane przez poszczególnych ministerstw w ramach polityk branżowych, one takimi pozostaną. Narodowe Centrum ma przejąć od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kompetencje w zakresie koordynowania horyzontalnego polityki skierowanego do społeczeństwa obywatelskiego i tworzyć pewien system dobrych praktyk, które poprzez współpracę międzyresortową byłyby upowszechniane do czyli przyjrzyjmy się w takim razie trochę ustawie. Mogę prosić o prezentację. Krótko o historii pomysłu o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
mowa była o konwencji programowej w Wielkowicach. Nie jest to nowa propozycja. Pewnie część Państwa zainteresowała się tym, że wprowadzono agendę 3-4-rokowego zaniesienia 2016 roku przed wyborami, kiedy właśnie program zapowiedź powołania Narodowego Centrum pojawiła się także, konkretna zapowiedź pojawiła się w marcu tego roku na konferencji, gdzie ponad 400 przedstawicieli z trzeciego sektora, tych kancelarii premiera, gdzie prezentowane były założenia Narodowego Centrum wspierania społeczeństwa obywatelskiego. Mówiliśmy także o tym przy okazji pracy w zespołach eksperckich. Pamiętają Państwo też te nasze dyskusje i moją prośbę o pewną cierpliwość, ponieważ projekt ten nie został wcześniej poddany dyskusji właśnie ze względu na to, że należało najpierw uzgodnić przeniesienie kompetencji pomiędzy poszczególnymi jednostkami rządowymi, które potem został przygotowany. Kompetencje, umiejętności, procedury i
są beneficjentem pomocy państwa, czy beneficjentem polityki państwa. Efekty te, o których tutaj już mówiłem, jednym z efektów, które chcemy osiągnąć, to znaczy poprawa komunikacji między instytucjami, przede wszystkim pomiędzy instytucjami rządowymi, które prowadzą politykę sektorową skierowaną do sektora obywatelskiego. Dziś nie jest tym najlepiej z tą komunikacją i także z prowadzeniem tej polityki państwo doskonale wiedzą. Myślę, że w wielu przypadkach nie wynika to ze złej woli, ale wynika to na przykład z braku doświadczenia tego, w jaki sposób funkcjonuje, z braku wiedzy, w jaki sposób funkcjonują organizacje obywatelskie, jakie mają potrzeby, a jakie są potrzeby administracji rządowej. Spotkanie się w pewnym miejscu, pokazanie tego, w jaki sposób polityka państwa realizuje taka wyspecjalizowana agenda, jaką będzie Narodowe Centrum. Pokazywanie dobrych praktyk, efektów działania dobrych praktyk w Narodowym Centrum. Pokazywanie tych efektów innym agentom rządowym. Myślę, że w dłuższej perspektywie może stworzyć taką dobrą, poprzez mechanizm tą komunikację oczywiście, system dobrych praktyk, z których wyników, których przede wszystkim korzystać będą organizacje pozarządowe. Uzyskując na przykład więcej czasu na konsultowanie projektów legislacyjnych, mając bardziej transparentne procedury ubiegania się o środki publiczne, dowiadując się w lepszy sposób, poprzez lepsze mechanizmy komunikacji, dlaczego jedne organizacje uzyskały dotacje, a inne organizacje tej dotacji nie uzyskały. Wyczyszczenie tej atmosfery. Myślę, że to jest jednym, to powinno być jednym z celów funkcjonowania Narodowego Centrum. Jeden z efektów także. To także przywrócenie pewnej równowagi w trzecim sektorze. Równowagi w dostępie do środków publicznych, do zasobów publicznych, do programów publicznych, do dialogu obywatelskiego. Z tym nie jest najlepiej. I to chyba nie, myślę, że w takim potocznym w tej chwili obrazie może jest tak, że organizacje próbują być dzielone na organizacje, nie wiem, na przykład liberalne, organizacje prawicowe. Tymczasem wczoraj rozmawiałem z przedstawicielami organizacji wiejskich. Środowisko organizacji wiejskich mówi wyraźnie o tym, że te małe organizacje, małe, lokalne organizacje mają w dalszym ciągu gorsze warunki ubiegania się o środki publiczne. Chcemy, aby stworzyć takie reguły dostępu do środków publicznych, aby wszyscy mieli równe możliwości dostępu. Nie ma w projekcie ustawy o Narodowym Centrum żadnych mechanizmów, które tworzyłyby sytuację nierówności, a wręcz przeciwnie, opisany tam szczególny tryb selekcji projektów w programach realizowanych przez Narodowe Centrum ma za zadanie uczytelnić procedurę przyznawania środków publicznych. Jak Państwo wiedzą, do tej pory minister do spraw zabezpieczenia społecznego koordynował politykę państwa, horyzontalną politykę państwa w zakresie wspierania organizacji pozarządowych, w szczególności organizacji pożytku publicznego. W tej chwili te kompetencje przechodzą do dwóch organów, do prezesa Rady Ministrów, który przejmie kompetencje regulacyjne w zakresie pożytku publicznego i porozmawiania oraz do Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, które będzie realizować rządowe programy. Mapa kompetencji, tą prezentację Państwo otrzymają, ona została opisana szczegółowo w projekcie ustawy o Narodowym Centrum. Kompetencje ogólnego nadzoru nad
realizacjami użytku publicznego i nad mechanizmem 1% przejmie prezes Rady Ministrów, te kompetencje będzie w jego imieniu wykonywał pełnomocnik rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego przy pomocy urzędników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w tym powołanego właśnie niedawno Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego. Natomiast Narodowe Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach tych działań, tych zadań, które są w tej chwili realizowane, przejmie przede wszystkim Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, ale to oczywiście będzie nie jedyny instrument. Mamy takie plany i o tym też rozmawiamy w zespołach pełnomocników. To będzie nie jedyny instrument horyzontalnego wsparcia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Mówiliśmy o pomysłach na wspieranie rozwoju instytucjonalnego, o programie rozwoju wolontariatu, o kursie Solidarności, o programach edukacji obywatelskiej, o pomysłach na Radę Dialogu Obywatelskiego jako kolejnej ważnej instytucji dialogu obywatelskiego w Polsce. Te wszystkie programy rządowe byłyby koordynowane przez Narodowe Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Programy rządowe, nie ministerialne, nie resortowe. Konsekwencją oczywiście przekazania kompetencji do tych dwóch organów, kompetencji, które są w tej chwili w zadaniach ministra do spraw zabezpieczenia społecznego, do prezesa Rady Ministrów i Narodowego Centrum, będzie również przejście obecnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, która jest w tej chwili organem doradczym ministra do spraw zabezpieczenia społecznego, stanie się w wyniku uchwalenia tej ustawy organem doradczym prezesa Rady Ministrów. To także poprawi, czy podwyższy znaczenie tego, czym jest pożytek publiczny w polityce, w całości polityki państwa. Mamy także nadzieję, że poprzez już planowane zwiększenie środków finansowych na realizację tych zadań, to jest przeniesienie tych środków, które są w tej chwili w planie budżetowym zarezerwowane w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na obszar pożytku publicznego, na zadania związane z pożytkiem publicznym i ze wspieraniem wolontariatu, czyli nadzorem nad organizacjami pożytku publicznego, ale także zadaniami związanymi z usługą Rady Działalności Pożytku Publicznego i dodatkowy budżet na realizację zadań przez Narodowe Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Planowany budżet tego centrum w przyszłym roku to jest 3,5 miliona złotych. Poprawi też funkcjonowanie tych obszarów, także obsługę Rady Działalności Pożytku Publicznego. Otrzymali Państwo już jakiś czas temu wraz z zaproszeniem na dzisiejsze spotkanie projekt ustawy, w związku z tym wszystkie zapisy w ustawie, w projekcie ustawy mogli Państwo przed spotkaniem przeczytać. Nie będę w takim razie więcej czasu zabierał. Powiem jeszcze tylko krótko o planie konsultacji. To jest rzeczywiście bardzo ważne, to słowo Panu Ministrowi. Chcemy zorganizować przynajmniej 16 konferencji regionalnych. Celem tej konferencji będzie prezentacja projektu ustawy i wyjaśnienie wątpliwości. To będzie także zachęta skierowana do organizacji pozarządowych, organizacji obywatelskich, zwłaszcza tych mniejszych organizacji, które z reguły nie biorą, bo nie mają możliwości konsultacji. Przypomnę konsultacje, które odbyły się na przełomie czerwca i lipca tego roku. Konsultacje dotyczące priorytetu obywatelskiego planowanej trzeciej rundy mechanizmu europejskiego obszaru gospodarczego, mechanizmu finansowego EONIE. W tych konsultacjach, bardzo krótkich niestety, wzięło udział niespełna 200 przedstawicieli 200 organizacji w skali całego kraju. To bardzo, bardzo, bardzo mało jak na
instrument wsparcia, który jest stosunkowo duży, to jest 10% alokacji tego mechanizmu finansowego. Instrument, który potrwać ma kilka lat, z którego beneficjentem mogą być setki polskich organizacji pozarządowych. Będziemy chcieli oczywiście spotykać się także z przedstawicielami mediów, tych mediów pozarządowych, ale także mediów publicznych i prywatnych. Będziemy chcieli wyjaśniać rozmaite wątpliwości. Będziemy chcieli mówić o tym, czym projekt jest, ale także prostować potoczne opinie o tym, czym projekt nie jest. Planujemy także cykl styczniowych spotkań zespołów ekspertów, już poświęconych kolejnym propozycjom związanym z przygotowaniem do Narodowego Programu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i tam chcielibyśmy również część tego spotkań poświęcić na ewentualne dyskusje na temat projektu ustawy. Otworzymy formularz konsultacyjny, który będzie za pomocą którego na stronie pełnomocnika on już jest gotowy. Będziemy zbierać uwagi, sugestie, propozycje zmian. To, co pan minister powiedział na początku, pod tym podpisuje się również. Nie jesteśmy przywiązani dogmatycznie do rozwiązań, do konkretnych rozwiązań zaproponowanych w tej ustawie. Liczymy na rzeczową, merytoryczną dyskusję na temat rozwiązań, na temat zaproponowanych w tej ustawie mechanizmów funkcjonowania Narodowego Centrum. Jeśli pojawią się w dyskusji ciekawe, funkcjonalne, dobre propozycje, z całą pewnością będziemy chcieli te propozycje wykorzystać. Zaproszenie do udziału w konsultacjach zostanie na pewno skierowane do Rady Działalności Pożytku Publicznego, co oczywiście wynika z przepisów ustawy o działalności pożytku, ale także planuję przekazać takie zaproszenie do wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego. Po całym procesie konsultacji pojawi się raport z tych konsultacji, raport, który będzie jawny, każdy będzie mógł z tego w tym raporcie, mam nadzieję, znaleźć także odniesienie się do swoich propozycji, które były zgłaszane w trakcie procesu konsultacji. Stąd też jesteśmy w tej chwili w takim momencie, w którym nie zamykamy procesu, tylko dopiero go otwieramy, procesu upubliczniania tej ustawy i rozmowy społecznej, rozmowy przede wszystkim w środowisku, które ten projekt regulacji dotyczy, czyli środowisku organizacji. I oczekujemy na to, co z tego procesu się wyłoni. Tyle mojego wstępu i zapraszam Państwa do rozmowy, do Waszego pytania, do wątpliwości. Zadań, które daleko wykraczają poza kompetencje ministra właściwego do spraw
Rzeczywiście, że był to postulat powołanego pomocnika przy premierze. Rzeczywiście, że był to postulat uporządkowania też wydatkowania środków na poziomie rządowym. I rzeczywiście ten projekt kierunkowo na te postulaty, na te wyzwania odpowiada. Natomiast nie do końca oczywiście się zgodzę z tym, że to uporządkowanie i integracja jednak nie wiąże się z pewną centralizacją. Pewien element centralizacji tutaj występuje. Także to jest wszystko prawda, natomiast prawdą jest też, że jakby projekt pojawił się, mówiąc szczerze, w takich okolicznościach, które nasuwały pewne wątpliwości dotyczące tego, jak to centrum może zostać wykorzystane. I z całym szacunkiem, to nie jest przedsięwzięcie, które jest przedsięwzięciem pana dyrektora, pana ministra czy pana premiera Glińskiego, ale to jest instrument Banku Państwa. W związku z tym ta kampania skierowana przeciwko części organizacji, ale pośrednio również skierowana jakby przeciw całemu sektorowi, no budzi te wątpliwości, to jest zupełnie naturalne. Czy czasami to Narodowe Centrum nie będzie orężem, które zostanie w ten sposób wykorzystane. I mówię, tu zapewnienia pana ministra, pana dyrektora, pana premiera są ważne, ale moim zdaniem to troszkę nie wystarczy, żeby te wątpliwości uspokoić. Jakie można uspokoić? Bo ja cały czas oczywiście chcę powiedzieć, wierzę, że tak się absolutnie nie stanie. Po pierwsze, to co na co pan minister zwrócił uwagę, czyli kwestia konsultacji. To jest moim zdaniem to, jak państwo te konsultacje przeprowadzicie, na ile proaktywnie, na ile rzetelnie, to jest trochę taki papierek lakmusowy rzeczywiście intencji. Ale po drugie, myślę, że dotyczy to rozwiązań, które są w samym projekcie. Tu chcę zwrócić uwagę tylko na trzy rzeczy, które dla budowania, że tak powiem, wiarygodności tego centrum i dla jego dobrego funkcjonowania są istotne. Po pierwsze, przejrzystość działania. Tam jest wiele elementów w projekcie, które go przejrzystość wymuszają, ale zawarte. Właściwie cała działalność centrum właśnie, żeby uciąć te wątpliwości, powinna być maksymalnie przejrzysta. Po drugie, partycypacja. Tej partycypacji właściwie tam w tej chwili w tym projekcie niestety nie ma. Centrum ma tworzyć programy, które są adresowane, tak jak pan dyrektor powiedział, po to, żeby wspierać środowisko organizacji pozarządowych rządowych. Nie ma śladu informacji o tym, że te programy mają być tworzone wspólnie z środowiskami organizacji pozarządowych, czy tych, do których one mają być skierowane. I trzecia rzecz, to pewna nadbudowa, której moim zdaniem w tym projekcie zabrakło. Znaczy duża część projektu jest poświęcona temu, jak centrum ma funkcjonować, natomiast troszkę mi zabrakło tego, według jakich zasad. I słusznie pan dyrektor Kaczmarczyk powiedział, że nie ma tam tych innych instrumentów, które by służyły nierównemu dzieleniu na przykład pieniędzy przez centrum. Ale z drugiej strony nie ma tam żadnych elementów, które by gwarantowały, że tak się nie stanie. I troszkę mi tego brakuje. Na przykład tego, żeby powiedzieć, że centrum będzie pracować przestrzegając zasady pomocniczości. Właśnie, że to nie będzie tylko deklaracja pana dyrektora, że będziemy wspierać, a nie zastępować, ale że tak to zostanie zapisane rzeczywiście w projekcie i tej zasady trzeba się będzie zgodnie z ustawą na każdym kroku trzymać. Tak dalej. Więc to jest taka trzecia uwaga ogólna dotycząca tego, co w tym projekcie warto by było jeszcze uzupełnić. Natomiast mówię, uwagi szczegółowe, bo postaram się, że tak powiem, w konsultacjach. Samej treści zasadniczej projektu
nie ma o tym w ogóle mowy, a gdzieś tam się pojawia, czy to jest tak, że nie rzeczywiście Państwo tego stanu, czy jednak w narodowym programie ma się pojawić? Jakie są wystawanie uwagę też na te małe organizacje. Uczestniczyłam w pierwszym spotkaniu kwietniowym, to właściwie koniec marca, gdzie też uważałam, że przeniesienie Rady Pożytku pod skrzydła premiera to tak naprawdę docenienie i zrobienie właściwie z Rady Pożytku bardziej, że tak powiem, ważniejszej instytucji dla społeczeństwa obywatelskiego. Po przeczytaniu tej ustawy mam trochę jednak takie wrażenie, że przestaniemy być organizacjami pozarządowymi, a bliżej nam będzie raczej do organizacji rządowych. Tak? Też w tej ustawie nie znalazłam do końca wyjaśnienia, czy rzeczywiście dalej będzie nam przysługiwała nazwa organizacji pozarządowych. Sporo rzeczy sobie tutaj wynotowałam z tej ustawy i myślę, że szczegóły przekażę w formularzu, żeby nie zawracać głowy. Niemniej jednak jest parę pytań, które chciałabym zadać. Pierwsza sprawa dotyczy powołania Rady Centrum. Nie znalazłam dość szczegółowej i czytelnej procedury wyboru członków Rady. Wiadomo, że będzie prezydent wyznaczał jednego członka, dwóch pani premier, jeden minister finansów. Tak naprawdę mamy stosunek 5:1, czyli pięć osób wybierzemy z organizacji pozarządowej. Dwie osoby. 5:2, tak? To jest prezydent, dwóch pani premier i jedna osoba będzie wyznaczona przez ministra finansów plus my będziemy mieli dwa miejsca. Trochę mało. Znaczy moje doświadczenie na przykład z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich powodowało, że na zespół, który tworzył to ciało, tak naprawdę cztery osoby były z organizacji pozarządowych, z lokalnych grup działania plus organizacji pozarządowe, poza tym samorządy i związki zawodowe. Nie mieliśmy szans na to, żeby rzeczywiście jakoś próbować się przebić ze swoimi propozycjami. Ciągle mówimy z jednej strony o pomocniczości, również o budowaniu zaufania, o budowaniu kapitału społecznego. I chciałam zapytać, jak się ma decyzja Rady odnośnie przyjęcia od prezesa Rady raportu finansowego, merytorycznego, w ogóle pokazania całego raportu swojej działalności pełnomocnikowi, który z kolei powołuje, z tej ustawy tak wynika, powołuje kolejny organ kontrolny do tego, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście to, co pełnomocnik przekazał, czy jest zgodne z prawdą. Trochę mi się to jakoś przestało zgadzać z budowaniem też zaufania, bo będziemy oczywiście jako organizacje pozarządowe ufać temu, że będą i konsultacje, i otwartość, i rzeczywiście ta równość się pojawi w dostępie do różnych, cudzysłowie, fruktów, tak? Jedna jeszcze rzecz, która nie jest jasno w ustawie pokazana, powiedziana, to to, że gdyby się zdarzyło, że zostanie prezes odwołany, jego rolę pełni wtedy zastępca do momentu powołania nowego prezesa, ale nie powiedziano, że ta kadencja nowego prezesa trwa tam do czasu, którą miał wyznaczony pierwszy prezes. Może rzeczywiście o szczegółach, bo dość szczegółowo starałam się tą ustawę przeanalizować.
Rozdanie się rozdajemy Państwu karteczki. Bardzo proszę, żeby też te uwagi, wątpliwości, pytania wpisać na te kartki, po to, żebyśmy rzeczywiście mieli materiał, jak coś umknie, czy zapisywajmy do jeśli ktoś też nie zdąży zadać pytania, żebyśmy mieli materiał do zastanowienia. Jerzy Bożek, Regionalny Centrum Gdańska, członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Pomorskiej. I to, o czym Pan Rektor też powiedział, na pierwszym zebraniu po otrzymaniu materiału tej ustawy w Gdańsku Rada zareagowała, Rada Działalności Pożytku Publicznego zareagowała także natychmiast wystosowała takie pismo apel z prośbą o szerokie konsultacje. Rozumiem, że to jest nie odzew na to, ale takie były planowane. Taka była reakcja naszej Rady Działalności, że cokolwiek w tej projekcie jest, ale powinna ona być bardzo szeroko konsultowana i rozumiem, że to się zadzieje. Odnosząc się do wypowiedzi moich przedmówców, zgadzam się z Tomkiem i Szymankiem, że nie ma tutaj elementu tej ideologii, która chyba byłaby ideologii pokazującą zasadę, które potem rzeczywiście trudno byłoby łamać, jeśli nie zakładam, że ktoś chce je łamać oczywiście. I z Panią bym się też zgodził, że ta malutka reprezentacja przedstawicieli organizacji w Radzie jest też zbyt skromna. To są odniesienia do tego, co przedtem. Ja mam dwie zasadnicze uwagi, bo uważam oczywiście, że przeniesienie do centrum jest absolutnie potrzebne i byłem wśród tych zawsze, którzy mówili, że to nie powinno być tam wokół, tylko powinno być w centrum. Ten potencjał trzeciego sektora być może będzie lepiej wykorzystany w naszym kraju, bo nadal jest bardzo słabo wykorzystany. Ja mam dwie uwagi. Nie znalazłem w projekcie ustawy, wiem, że to jest trudno zapisać, elementu, na który ja bardzo liczę, że to Narodowe Centrum podejmie współpracę z samorządami. Samorządy, które, jak to jedna z moich koleżanek z Gdańska określiła, poradziły już sobie dawno z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, to znaczy stosują ją, ale zmiana nie następuje. I to mówię z ogromnym przekonaniem, zajmuję się 25 lat tymi sprawami, obserwuję bardzo wnikliwie i bardzo często pozorowane działania są. A to jest klucz, współpraca lokalna, która jest zresztą zasadą pomocniczości. Miałbym nadzieję, że Narodowe Centrum będzie miało instrumenty, które będzie oddziaływać oczywiście miękko, twardo, bo się nie może nakazowo, ale będzie wpływać na samorządy, proponując pewną współpracę, pewien deal. Tak? My to, a wy to. Jeżeli pójdziecie tą drogą, to macie szansę na to, na to i na to. To jest bardzo ryzykowne. Wiem, że to bardzo trudno zapisać. Pewnie bym zapisał to jako podjęcie szerokiej współpracy z samorządami na rzecz i tak dalej, i tak dalej. Żeby się tam żaden samorząd lokalny, administracja przede wszystkim nie poczuła uważała. I druga rzecz, też troszeczkę zbieżna z tym, co Tomek Szymanek powiedział, ale ja bym to mówił tak, że brakuje, są roczne plany, a nie ma pięcioletniej strategii. Ja rozumiem, że Narodowy Program Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego to jest taka strategia wielka, ale ona jest wielka, niedookreślona. Gdyby każdy zespół Narodowego Centrum miał swoją strategię i tu bym widział ogromny, szeroki, zapisany udział przedstawicieli organizacji pozarządowej w budowaniu tej strategii. Ta strategia byłaby takim zobowiązaniem na 5 lat dla danej polityki, która realizuje pewne przedsięwzięcia w ramach szerokiego programu. Dzień dobry Państwu, Karol Burszy, obrony odpowiedzialnej wody w Polsce. Ja też się zgadzam z wieloma przedmówcami, ale pani tak pozwoliłem sobie przed tym spotkaniem przesłać, więc mam nadzieję, że dotarłem, ponieważ część z nich jest bardzo podstawowa, to pozwolę sobie tutaj poruszyć. Pierwszy temat, który myślę, że jest tutaj konwencją, nazwa Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Czytając ustawę, miałem nieodparte wrażenie, że to jest rządowe centrum, realizujące rządowe polityki. Myślę, że jeśli ta nazwa nie byłaby narodowa, nie mielibyśmy tylko rządowa, nie mielibyśmy dyskusji, ilu przedstawicieli organizacji pozarządowych i jaka jest rola organizacji pozarządowych w tym centrum, ponieważ centrum to ma realizować polityki rządowe. Więc byłby to jedna kwestia, która powoduje to nic wielu dyskusji. Poza tym mamy Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. To też się spotkało w przypadku wielu osób z dyskusją i wątpliwościami, ponieważ tak naprawdę to centrum ma wspierać rozwój. Nie jest to centrum, które będzie rozwijało społeczeństwo obywatelskie, tylko wspierało ten rozwój.
finansowany przez Narodowe Centrum do koordynacji tychże działań, do koordynacji działań ministerstw. Bo ja też bardzo się cieszę, że w końcu istnieje jakaś instytucja centralna, że istnieje funkcja pełnomocnika rządu, bardzo wysoko umocowanego, który jest w stanie koordynować działania różnych ministerstw. Ale uważam, że obecny projekt ustawy niestety niewiele zmienia w tej sytuacji, ponieważ centrum staje się jakby instytucją, która będzie zarządzała własnymi środkami i realizowała własne programy, a w niewielkim jedynie stopniu będzie oddziaływała na horyzontalnie na różne ministerstwa i na polityki tworzone przez różne ministerstwa. Zbyt mało być może przeoczyłem jakieś zapisy, ale generalnie bardzo niewiele tych zapisów tam znalazłem. I tutaj moje pytanie, ponieważ mamy też powołany Departament Społeczeństwa Obywatelskiego, którego dyrektora mamy przyjemność tu gościć. Chciałem się zapytać o to, jaka jest relacja pomiędzy Departamentem Społeczeństwa Obywatelskiego, pełnomocnikiem do spraw społeczeństwa obywatelskiego i Narodowym Centrum, ponieważ w ustawie ten departament nie występuje, a ten departament ma ewentualnie właśnie możliwość koordynowania różnych polityk. Jeśli środki zostaną skierowane do centrum zamiast do departamentu, będzie to jakiś tak dosyć mało skuteczny departament, więc zabrakło mi jakby koncepcji, jak to ma funkcjonować w całości. I ostatnie, też bardzo techniczne pytanie, ale bardzo ważne dla wielu organizacji. Rozmawiamy tutaj o przekierowaniu środków z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich do Narodowego Centrum. Kiedy to nastąpi? Czy organizacje, w tej chwili są ogłoszone konkursy, czy organizacje mogą spokojnie, być spokojne o rok 2017 i o to, że... Czy FIO będzie w roku 2017 realizowane, kto będzie je realizował, bo tutaj powstała pewna niepewność i myślę, że Państwo jesteście w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Dziękuję bardzo. Czy agentami typu, nie wiem, amerykańskim USAID,
typu agenda i że często te agendy wyłączone z systemem organizacyjnego, prawo organizacyjnego, prawo organizacyjnego, bardzo wyłączony. I teraz być może, to znaczy na różnych instytucjach na świecie, czy w Polsce, można by pomyśleć o takiej konstytucji rady tego centrum, żeby ona bardziej była silną instytucją publiczną, ale trochę taką zawieszoną, nie włączoną w strukturę administracji centralnej, co dałoby, taką pozycję instytucji, która faktycznie ma taki charakter, o którym pan dyrektor mówił, tak? Znaczy, że ona jakby ma dobrą kulturę organizacyjną, dobrą sprawczość, efektywność. To jest jednym, trudno mi podać teraz konkretny przykład, tak? Ale nie można jej sprowadzić do urzędu oddzielenia pieniędzy, tak? Bo to jest zawsze niepokój, który jest czymś większym, jest z mocnym, to się wiąże z tymi głosami o braku partycypacji, z mocnym udziałem instytucji, organizacji, których ona dotyczy. I myślę, że to pytanie o Radę Narodowego Centrum powraca. Znaczy w tej formule ta Rada jest bardzo związana, ten sposób wyłaniania te dwie osoby jest mocno zakorzeniona w sferze, powiedziałbym, rządowo-politycznej. I coś, co jest przynajmniej dla mnie jako przedstawiciela szkoły, nie jest szczególnie ważne, to jest kwestia pluralizmu tej Rady. To ja być może wymyślenie formuły, której i lokalność, i centralność, i różne punkty ideowe, i wiadomo jest, że jest to zaznaczenie rządowe, byłoby czymś, by gwarantowało, że ta instytucja będzie dobrze funkcjonować. Mam jakieś techniczne uwagi, ale to szło na tym momencie czasu. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Może bardzo proszę. Pani. Alina Kozińska-Bałtyka, Federacja Oficjalnych Ośrodków. Reprezentuje maleńkie miejskie stowarzyszenia, które uratowały swoje szkoły i ratują dalej. Bardzo mi zależy na tym, żeby w tych konsultacjach, o których pani minister powiedział, rzeczywiście one zostały, te stowarzyszenia, wzięte pod uwagę i żeby mogły w aktywny sposób uczestniczyć i żeby rozumiały, o co w tych konsultacjach chodzi. Niestety mam złe doświadczenia z hasłem szerokie konsultacje, które realizowane przez Ministerstwo Edukacji nie były konsultacjami prowadzonymi zgodnie z 7 zasad konsultacji. Niestety wypracowane przez Ministerstwo Administracji i partnerów społecznych. Bardzo byśmy chcieli, żeby ten, który sam minister będzie prowadził, żeby były takimi prawdziwymi konsultacjami opartymi o te zasady wspólnie wypracowane. Czyli wydaje mi się, że w tej chwili to, na co warto zwrócić uwagę, to w jaki sposób te konsultacje będą odbywane. Został przez Kancelarię Premiera ogłoszony konkurs 2016, w którym myśmy też startowali. Zostało złożone na pewno wiele projektów przez różne organizacje pozarządowe, natomiast one te wszystkie projekty mają służyć przygotowaniu organizacji prowadzenia tego spółki rynkowej. Myślę, że te działania, które tutaj Państwo podejmujecie, czyli przygotowanie ustawy o Narodowym Centrum, tak naprawdę byłoby czymś niezwykle istotnym, żeby połączyć to działanie Państwa z tymi realizowanymi projektami. Konkurs, no, zdaje się, że dopiero zostanie rozstrzygnięty w marcu, nie wiem kiedy. Natomiast myślę, że myśmy mieli taki pomysł, żeby każda szkoła stała się ośrodkiem konsultacji obywatelskich. I właściwie, ponieważ my w tej chwili pracujemy społecznie, byliśmy organizacją, która ogromne środki dostawane, to się w pewnym momencie zarządzało taką organizacją. W tej chwili jesteśmy kompletną organizacją pracującą wolontarystycznie. Jeżeli trzeba będzie, to wolontarystycznie wesprzemy taki pomysł, żeby każda wiejska szkoła stała się ośrodkiem konsultacji oświatowych, obywatelskich, jeżeli pan minister będzie chciał. Czyli moja deklaracja
wsparcia, tych konsultacji. Jeszcze jedna sprawa. Ja jestem nauczycielką i wiem, że najlepiej się uczy poprzez praktykę działania. W związku z tym cały pana rezerw, to wszystko, co się tutaj ma dziać, ma nas uczyć edukacji obywatelskiej. I w związku z tym te konsultacje mogą stać się takim narzędziem edukacji obywatelskiej, jeżeli zostaną dobrze przygotowane, dobrze przeprowadzone. Bardzo serdecznie życzę panu i nam wszystkim. Dziękuję bardzo.
za to, że podejmuje temat, który jest karkołomny. Karkołomny, ponieważ pogodzenie celów różnych organizacji pozarządowych, z których niektóre tak naprawdę są w tak ostrym konflikcie ideologicznym, że można by to porównać nawet tyle, tylko że nie ma wymierzonych rakiet, ale to można porównać nawet z zimną wojną ideologiczną. Więc to jest karkołomne zadanie. Musimy nie zaspokoi wszystkich żądań i prawdę mówiąc, ja sam nie widzę, jakie to mogą być rozwiązania. Może nie wiem, czy to można nazwać ultraliberalnym, ale oddanie wszystkiego na ten 1% powiększone, prawda, takie też są propozycje, prawda? Więc to jest to, że podejmujemy ten temat, to jest istotne, zwłaszcza, że takie decyzje, takie alokacje tych środków zawsze istniały. One były poza publiczną kontrolą. I to był ten spór, prawda? Ta histeria, która się pojawiła, no to z mojej perspektywy to wynikło z tego, że raptem pewne rzeczy zostały zagrożone, że one zostaną ujawnione. Ale i do czego zmierzam? Bo to, co jest tutaj cenne, to właśnie ten kierunek na ujawnianie, na transparentność taką publiczną tej alokacji środków rządowych. I uważam, że powinniśmy iść w tym kierunku. Mało tego, może powinniśmy pójść dalej, bo zwracam uwagę, że ten kierunek to nie jest kierunek tylko na ujawnianie czy porządkowanie z perspektywy rządu. To jest ujawnianie czy pokazywanie tego z perspektywy obywateli, którzy mają też prawo widzieć, jakie organizacje rządowe działają, bo te organizacje pozarządowe, wciąż jeszcze pozarządowe, często i mają się operacji, nazwijmy to, na tym społeczeństwie, czy na naszym społeczeństwie, na nas. No ja powiem to bardzo konkretnie, na przykład na naszych dzieciach, prawda? I teraz my jako obywatele chcielibyśmy widzieć, na przykład z jakich środków organizacje korzystają. Dlatego ta transparentność środków widoczna nie tyle dla rządu, co dla wszystkich obywateli, ale powinna sięgać nawet dalej niż tylko ukazywanie jakichś powszechnie dostępnych środków także tych otrzymywanych nie od rządu, prawda? Niedawno zupełnie przypadkiem dowiedzieliśmy się, bo jeden z działaczy organizacji pozarządowych pochwalił się, że 90% jego środków, jego organizacji pochodzi z zagranicy, prawda? Może obywatele powinni wiedzieć takie rzeczy, prawda? Bo to nie jest kwestia. Przeniesienie czy też utworzenie
już nie korelując właśnie z pierwszą częścią, gdzie na początku schemat mamy w miarę czytelny pełnomocnika prezesa Rady Ministrów, prezesa czy szefa Narodowego Centrum i Rady Narodowego Centrum. Te jakby trzy stopnie wydają się w miarę spójne. Natomiast w tych przepisach zmieniających pojawia się informacja, że umocowanie i funkcjonowanie dotychczasowej Rady Działalności Pożytku Publicznego to również przechodzi do kancelarii premiera. No i w związku z tym rodzi się dla mnie pytanie o korelację z tymi wcześniejszymi strukturami. Czy na przykład właśnie Rada będzie podporządkowana czy związana wyłącznie z pełnomocnikiem premiera do spraw społeczeństwa obywatelskiego, czy też właśnie z Narodowym Centrum jakoś ma być powiązana, bo w zasadzie poza tym desygnowaniem swoich przedstawicieli do jakichś innych powiązań wprost nie widać, więc wydaje mi się, że warto by tutaj to jakoś bardziej precyzyjnie uchwycić. Ja nie chcę twierdzić, że to jest źle ustawione, tylko jest nieczytelne dla mnie. I między innymi tak się spodziewałem, że właśnie w tej uproszczonej prezentacji gdzieś się pojawi schemat. Może ja mam takie trochę myślenie schematyczne, więc dlatego wydaje mi się, że pokazanie tych zależności może trochę ukierunkować myślenie. I obawiam się, że właśnie w tych szczegółach może być szereg takich zazębiających się wątpliwości bądź nawet sprzeczności. I tu jako jeden z przykładów chciałbym zwrócić uwagę na obecne brzmienie artykułu 11 ustawy o działalności pożytku, gdzie jest mowa o trybie specjalnym zlecania zadań publicznych, trybie specjalnym znaczeniu pozakonkursowy. I tam przypisano wprost prezesowi Rady Ministrów pewne uprawnienia. Wydaje mi się, że w tej sytuacji byłoby zasadne, żeby te uprawnienia przypisać ustawowo albo pełnomocnikowi prezesa Rady Ministrów, albo do centrum, bo w moim odczuciu tutaj jest jakby dowolność, natomiast nie wydaje mi się zasadne, żeby nadal było to osobistą kompetencją premiera, bo troszeczkę jakby właśnie nie z tej epoki, skoro powstaje specjalna agenda w kancelarii, która się ma tymi sprawami zajmować. I również jeśli chodzi właśnie o samo funkcjonowanie Rady, jest kilka zapisów w dotychczasowej ustawie o działalności pożytku, że właśnie Departament Pożytku Publicznego stanowi zaplecze czy sekretariat dla Rady, więc rozumiem, że w takim razie to tak jak pośrednio wyczytałem ze słów pana dyrektora Wojciecha, że w tym momencie przynajmniej część tego departamentu przejdzie do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a więc znów trzeba by tę część jakoś nazwać. A tej zmiany nie widzę w przepisach częściowych, więc właśnie jakieś, powiem, takie właśnie niespójności dostrzegam. Stąd też moje pytanie, ale i trochę na to, żeby właśnie pochylić się nad tą korelacją tych dotychczasowych i nowych, żeby uniknąć potem sytuacji, że w jakimś konkretnym działaniu będziemy mieć bagaż organizacyjny, bo przepis czegoś nie przewiduje. To tyle na razie. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Janusz Szymborski. Ja reprezentuję Wszechnicę Polską, Szkołę Wyższą w Warszawie. Chciałbym zwrócić uwagę na moim zdaniem ważny element, którego niezrozumienie leży u podstaw chyba obecnych kontrowersji, które toczą się wokół organizacji pozarządowych, społeczeństwa obywatelskiego. I chodzi mi o funkcję strażniczą. Ta funkcja strażnicza, jej zakres nie jest jakoś przedmiotem debaty. Tymczasem, jeżeli tworzy Narodowe Centrum i zależy nam na wsparciu społeczeństwa obywatelskiego, powinniśmy w konsultacjach sprecyzować, w jakim zakresie rządowi
pełnonarodowemu centrum, pełnomocnikowi i panu wicepremierowi zależy na w miarę zobiektywizowanej funkcji strażniczych organizacji pozarządowych. To może doprowadzić do tego, by Narodowemu Centrum, temu całemu programowi nadać bardziej państwowy, czyli byśmy uczestniczyć w instytucji państwowej, a nie partyjnej. Tymczasem różne uwagi, które były kierowane odnośnie do przedłożeń rządowych ustaw, wynikające z dobrej woli, od razu są, mogą być wpisywane do jakiejś walki partyjnej. I moim zdaniem ten wątek powinien być ważnym wymiarem konsultacji społecznej. Dziękuję. Bardzo proszę. Pan się tak jeszcze zawsze. Może jeszcze tam, bo... Witam za kwestią Walerii, Rada Działalności Pożytku Publicznego. Ja rozumiem, że ustawa jest ustawą czysto kompetencyjną dotyczącą instytucji państwowej, która ma powstać na dzień dzisiejszy. To nie jest żadna tam jakaś wielka ustawa, która będzie opisywała szczegóły. Dlatego trochę szkoda, że do tego nie zrobiliście państwo na przykład statutu tej instytucji, żeby pokazać, jak ta instytucja będzie funkcjonować w rzeczywistości. Bo to by odpowiedziało na szereg pytań zapisanych w tej ustawie. Pomijając tam fakt, że w dosyć takiej niekomfortowej sytuacji przedstawiacie państwo projekt. Dlatego, że po pierwsze projekt powstał, to znaczy pojawił się w momencie, kiedy ukazał się wywiad pani premier, która zapowiedziała, że istnieje projekt, tak? Jako taki. Wiele organizacji strażniczych wystąpiło do państwa o to, żebyście państwo przedstawili projekt w ramach informacji publicznej i uzyskało odpowiedź, że tego projektu nie ma jeszcze. Więc teraz jest pytanie, czy ten projekt jest jako projekt, czy to jest po prostu materiał roboczy, który państwo macie, bo w rzeczywistości ani na stronach rządowego centrum, ani na stronach przy zapowiedzi tego projektu, projektu jako takiego nie ma. Z informacji publicznej, które dostały ostatnio organizacje, jest informacja, że ten projekt dopiero się pojawi w momencie, kiedy będzie poddany konsultacjom, czyli de facto tego projektu nie ma. Rozmawiamy na temat dokumentu, który państwo przedstawiliście jako projekt tego. I teraz sprawa kompetencji Rady jako takiej w centrum. Rozumiem, że państwo przyjęliście sobie zasadę, że to jest instytucja rządowa, w związku z tym większość decydentów w Radzie tej instytucji ma być przedstawicieli rządowych. Zrozumiałe. Ale nie rozumiem jednego, dlaczego w ustawie o instytucji rządowej mówicie o tym, że przenosicie Radę Działalności Pożytku Publicznego do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, skoro mówimy o ustawie o Narodowym Centrum, który nijak się ma do Rady Działalności Pożytku Publicznego. Bo tutaj w tej ustawie kompetencyjnej nie jest napisane, że Rada Działalności Pożytku Publicznego będzie w jakiś sposób skorelowana z Narodowym Centrum. To jest w przepisach zmieniających, w których przenosicie całą sferę pożytku publicznego do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. No trochę jest to robione tak mocno na kolanie, tak? Czyli jeżeli już przenosimy, no to przenieśmy wszystko bez żadnego myślenia jako takiego. No bo jeżeli to jest ustawa, jak pan dyrektor stwierdza na wielu spotkaniach, ustawa kompetencyjna, rozumiem, powstaje instytucja rządowa, która ma się tym zająć. W związku z tym Rada Działalności Pożytku Publicznego nie mieści się w Narodowym Centrum jako takim, bo to są kompetencje, które przynależą w ustawie o pożytku publicznym obecnie do ministra do spraw zabezpieczenia społecznego. To państwo zmieńcie ustawę o pożytku publicznym nie ustawą o Narodowym Centrum, tylko stwórzcie ustawę zmieniającą ustawę o pożytku publicznym. I wtedy porozmawiajmy o tym, że przenosimy Radę Działalności do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dodajemy tej Radzie kompetencji, bo sama zmiana pozycji Rady, czy ona będzie w Ministerstwie Pracy, czy ona będzie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
nie zmieni jej rangi. Dlatego, że dopóki Rada nie dostanie kompetencji, które zmienią cokolwiek w działalności Rady, to ona będzie takim samym tworem, jak jest. Ona nie będzie zmieniała żadnych polityk wobec organizacji pozarządowych. Zmieni się tylko miejsce i kompetencja instytucji. Nie powiększycie jej rangi w ten sposób. I tego obawiają się organizacje, że to jest tak naprawdę zmiana dla samej zmiany. To na tyle. Zakapela zamiast tego, że będzie się wszystko. Ja chciałabym powiedzieć taką uwagą, którą już
Kultury Ogólnopolskiej i Porozumienia. Natomiast sytuacja finansowa tej stowarzyszenia w zasadzie uniemożliwiała takie działania. Ja planowałabym o stworzenie takiej przestrzeni na stowarzyszenia w innych porozumieniach, w innych krajach. Na przykład w sprawozdaniu ludzkim na stowarzyszeń nie ma właśnie takiego miejsca, do którego można by zapisać naszą działalność. Bo nie działamy tylko na rzecz dzieci, a na rzecz całych rodzin. Nawet nie mamy tylko na rzecz niepełnosprawnych. Stowarzyszenia rodzinne często kojarzą się właśnie z dysfunkcjami. Natomiast potrzebne są te, które po prostu organizują potrzeby rodziny wszystkich. I tutaj o taki apel, o porozumienie stowarzyszeń rodzinnych zawarte w wsparte przez Narodowe Centrum apelowało. Dziękuję bardzo. Ponieważ już może ja bym zaproponował, żeby pan dyrektor odpowiedział na część pytań, bo to będzie króciutkie nie wypowiedzi, proszę. Ktoś tutaj robi za nim spadł, że ja cały czas to kiedyś jeszcze z dyrektorem, który mówił, no to moim zdaniem bardzo ważne jest wątek. Niezależnie, czy ten dokument będzie miał tylko część środków, a jeszcze środków zostaje wysoka. No to jest zrozumiałe, bo miasto, że myślę, że żaden minister nie będzie chciał oddawać pieniędzy do centrum, ale też rozumiem, że Ministerstwo Kultury prowadzi swoją politykę ze swoją i tak dalej. Ale jednak, żeby był jakiś mechanizm uwspólniania systemów proceduralnych, konsultacji, uzgadniania i tak dalej. Zwłaszcza, że teraz na przykład, że się dzieje środków dla Polaków, wyjeżdżając poza granicami kraju i wolno do Senatu, pojawia się znowu odrębna procedura, tak? Ponieważ Senat ma swój regulamin, swój konkurs, który jest zupełnie inny trybie niż MSZ, który ma inny konkurs, tak? I to powoduje takie niepotrzebne animacje, łącznie z tymi, jak już różnymi, no nie wiem, Senat dopuszcza składanie rozporządzenia w przypadkach, które przyjmie wniosek potem nie, tak? Znaczy te tryby i tak, bardzo często to myślę, że wszyscy patrzący na administrację zewnątrz, wiedzą, że i tak jak zakładacie finansowe, to oni mają kluczową rolę w różnych regulacjach. I tutaj myślę, że to jest duże wyzwanie po prostu. Znaczy, że jeśli faktycznie można to coś zrobić, żeby poprawić wspólność taką regulaminowo-trybową, to byłoby dobrze, tak? No i to pewno byłoby też takim wyjściem do silnego dialogu z Ministerstwem Finansów, żeby coraz bardziej uczyło się myślenia o projektach wieloletnich, faktycznie wieloletnich i tak dalej, i tak dalej. Bo myślę, że wszyscy ciągną to doświadczenie tych projektów krótkich, bo grudzieńcze czy rozliczyć, bo coś później czekamy na zatwierdzenie i uruchomienie rezerwy, nie rezerwy. I de facto bardzo często efektywność wydatkowania pieniędzy w tych projektach publicznych spada przez to, że one są realizowane w bardzo krótkich, fragmencie roku. I wydaje mi się, że to jest akurat coś takiego, co jest ważnym komponentem danej ustawy. Ja tylko bym powiedział, no wiem, historyczne tego typu klimat nie służy, tak? Myślę, że wszyscy jak usiedliśmy na sali, jesteśmy zaczęli wiele organizacji dla nas planuje, żeby publikować swoje środki, notyfikujemy. Natomiast i myślę, że to jest ważna rzecz, bo to nasz centrum będzie miał, że jakby rozumiem też czytając ustawę, być może środki europejskie, tak? No i też ważne jest, w jakim sensie docenia to, co zrobił pan minister, jakie są sygnały. Organizacje pozarządowe mają pieniądze z różnych źródeł, prawdopodobnie też też będzie z różnych źródeł. I najważniejsze, budujmy zaufanie dla aktywności społecznej i organizacji społecznych, a kwestia przejrzystości i jasności jest rzeczą, którą i sektor ramach samoorganizacji, i standardy współpracy ciągle musimy rozwijać. Dziękuję. Jeszcze mam jedno pytanie. Ja mam pewien problem, bo ja przedstawię się w imieniu tej sieci danych, które zlecenie panu dyrektorowi, że nareszcie jakby się stosować do tego. Bardzo proszę. Dziękuję za zaproszenie. Mój głos od Piotr Jaworski, jestem nauczycielem i publicystą z Łodzi. Chciałbym powiedzieć o takiej rzeczy.
na samym wstępie też zastrzegić, że nie będzie funkcji kontrolnych ze strony centrum. Natomiast nie trudno sobie to wyobrazić funkcjonowanie, można powiedzieć, w przestrzeni publicznej funduszy budżetowych czy pozabudżetowych, ale jednak dystrybuowanych przy pomocy instytucji rządowych na cele, które rozmaite organizacje, nazwijmy to społeczne, publiczne, ale jednak poza rządowe, realizują ze złamaniem, tak, w celu, można powiedzieć, złamaniem pewnego ładu moralnego, ładu konstytucyjnego, czy nawet w jakiś sposób mierzącym bezpieczeństwo na publiczne. Mam bardzo swoje doświadczenie jako nauczyciel z przełomu lat 90. i 2000, kiedy przy pomocy organizacji finansowanych bardzo obficie, można tak powiedzieć, w szkołach pojawiły się programy propagujące Unię Europejską, których można powiedzieć było normą krzywdy w narodzie polskim. Po prostu było to bardzo bolesne dla nauczycieli, młodzież, dzieci wręcz. Przyuczano do wychwalania narodów zachodnioeuropejskich, instytucji europejskich z jednoczesnym przytyczeniem z tradycji i historii narodów polskich. Druga rzecz, mamy do czynienia z rozmaitymi fundacjami, które można powiedzieć w zasadzie korsarskiej wkraczają do szkół, propagując promiskuity seksualne, to nazwijmy oględnie. Jest to ewidentnie naruszenie pewnego ładu moralnego i konstytucyjnego, ponieważ przypomnę, nasza konstytucja wspiera i chroni rodzinę jako związek kobiety i mężczyzny. Także jest tak faktycznie, że te organizacje czerpią środki z zagranicy, ale również i z środków budżetowych, z środków budżetowych dostają te fundusze. Więc dla mnie jest trudne wyobrażenie, żeby te fundusze poza, można powiedzieć, wszelką merytoryczną kontrolą były rozdzielone dla takich organizacji. Jest to naprawdę poważny problem i wydaje się, że trzeba wypełnić to wyzwanie, zmierzyć z takim zagadnieniem kontroli merytorycznej również. A nie wszystkie inicjatywy obywatelskie służą takim, które to formalnie nazywają się obywatelskimi, naprawdę są obywatelskimi, które są tymi, że rozmawiają władz moralnych i obywatelskich. Tutaj jeszcze druga rzecz, mianowicie proponuję taką konkretną postulatę, mianowicie, żeby usunąć pewne wątpliwości, podejrzenia co do relacji między organizacjami obywatelskimi i fundacjami, stowarzyszeniami, a rządem. Proponuję powołać coś takiego, co mogło się nazywać na przykład Forum Społeczeństwa Obywatelskiego, Konferencją Społeczeństwa Obywatelskiego. Raz na rok, może raz na dwa lata, gdzie w takich okolicznościach podobnych jak tutaj moglibyśmy pewne wątpliwości i niejasności sobie w tych relacjach między organizacjami a instytucjami rządowymi wyjaśnić. Dziękuję bardzo. Teraz bardzo proszę o odpowiedź, tak. Że ja się zgłaszam. Mam tylko a propos tej ustawy dwa pytania, dlatego że w OSR-ze to Państwo napisali, że zamierzacie Państwo wprowadzić tą ustawę w lutym 2017. No mamy dzisiaj prawie połowę grudnia, więc jeżeli mówimy o poważnych konsultacjach społecznych tego aktu prawnego, no to jeżeli Państwo chcecie to zrobić szeroko, no to w zasadzie trzeba by było myśleć, powiedzmy, kwiecień, czerwiec, a nie luty. Więc jakby pan minister określił, jakie w rzeczywistości mamy ramy czasowe co do tej ustawy, dlatego że jeżeli mówimy o bardzo szerokich konsultacjach, żeby one dotarły do większości organizacji
żeby organizacje chciały się wypowiedzieć i w ogóle grupy nieformalne obywatelskie chciały się wypowiedzieć na temat tej ustawy, bo rozumiem, że temu służy konsultacja tego aktu prawnego i budowy tego narodowego centrum, no to warto by było publicznie znać terminy, jakie są, bo OSR, który tutaj jest, no raczej nie nastraja optymistycznie co do samych konsultacji. Dziękuję i ostatni głos, bardzo proszę. Panie ministrze, myślę, że to wyraźnie po wielu z was. Bardzo dziękujemy za to, że zechcieliście nas zaprosić. Ja sama się zastanawiałam, że będziemy jeszcze zapraszani, czy moja organizacja będzie zaproszona. Także bardzo za to serdecznie dziękuję, ale chciałam od razu prosić. Widać, że mamy różne problemy, o których byśmy z panem chcieli po prostu porozmawiać. Jest pan dla nas osobą nową, nie z trzeciego sektora, jak pan minister Kaczmarek, jak pan dyrektor Kaczmarek. W związku z tym chcielibyśmy o różnych sprawach z panem porozmawiać, opowiedzieć. Myślę, że to, co jest najważniejsze w tym sektorze, w trzecim sektorze, to otwartość, gotowość do współpracy, takie czynienie pokoju. Można się dogadać, jeżeli się wzajemnie po prostu szanujemy. A dziękujemy za to, że pan chciał nas uszanować, nas zapraszając moją organizację. Także mam nadzieję, że będziemy się często na roboczych spotkaniach spotykać i wspólnie naszą Polskę prosić, żeby to społeczeństwo obywatelskie się rozwijało. Dziękuję bardzo za zaproszenie do podziękowania do pana doktora. Będzie to popierała, ponieważ się cieszę, że do tego spotkania doszło. Jeżeli chodzi o termin wprowadzenia tej ustawy, no to oczywiście mamy, zbliża się połowa grudnia, są święta, czyli taki okres małej aktywności w sferze publicznej. Konsultacje, jak było to zapowiedziane przez pana dyrektora i przeze mnie, będą trwały jednak na kilka tygodni, czyli miesięcy. Ponieważ mamy planowane 16 spotkań. Minimum, pewnie będzie więcej, bo się kolejne miasta zapraszają. Więc zorganizowanie tych 20 kilku spotkań zajmie jednak sporo czasu. Ja nie sądzę, żeby to było, bo nie chcę wchodzić w polemiki osób, które stoją za tym, siedzą za tym stołem, ale możecie Państwo bardzo sobie wyciągnąć wniosek, że to nie będzie wcześniej, niż pewnie marzec, kwiecień. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię pewnego zamieszania organizacji pozarządowych, to istotnie no, stało się źle, że powołanie pełnomocnika, przekazanie informacji o tym, że jest projekt ustawy i ataki niektórych dziennikarzy na organizacje pozarządowe odbyły się w podobnym czasie. Ja nawet byłem oskarżany o to, że ja stałem za tymi atakami na organizacje pozarządowe, już dementuję absolutnie nic o tym. Wbrew pozorom to nie jest tak, że możemy w jakiś sposób wpływać na niezależnych dziennikarzy w mediach publicznych. Aczkolwiek ja sobie pozwoliłem zwrócić uwagę na to, żeby jednak nie psuć atmosfery wokół organizacji pozarządowych, ponieważ to ten start tego projektu odbył się w złej atmosferze. Ja już nie powiem, kto popełnił błędy, jakie były tutaj zrobione złe rzeczy, ale odbył się w złej atmosferze. I ja staram się całkowicie nie ze swojej inicjatywy i woli, ze swoich działań objawu tego. Także deklaruję pełne zaangażowanie i do departamentu, który kieruje pan dyrektor Kaczmarczyk, czy mojej osoby w tym, żeby ten projekt był optymalny. Na pewno mnóstwo tych uwag, które tutaj zostały przedstawione, będą w jakimś stopniu uwzględnione w tym dokumencie. Ja już niestety miałem ja przejść do kolejnych swoich zajęć, bo jeszcze jestem w pełnomocnikiem w innych sprawach. Także zostawiam pana dyrektora. Pan dyrektor, który teraz odpowie na te wszystkie pytania i wątpliwości. Tak, dziękuję bardzo. Kody jednego się wniosek, proszę pana ministra Kudryjko. Termin wejścia w życie to absolutnie najlepszy lutego, to potwierdzam to, co zostało opisane jak w tej wcześniejszej wersji OSR. Bardziej koniec pierwszego kwartału.
Państwa, ktoś z Państwa też powiedział coś, o czym mówię przy okazji różnych spotkań. To jest mała organizacja. To nie jest duży element Narodowego Programu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. To jest przygotowanie instytucjonalnej bazy do tego, aby można było dalsze przygotowania, dalsze prace nad Narodowym Programem prowadzić i aby potem powstała instytucja, mogła być miejscem, mogła być ośrodkiem, instytucją wdrażającą, monitorującą realizację tego programu. Tak może trochę a propos. Rada Działalności Pożytku Publicznego w Polsce jest w tej chwili organem doradczym Ministerstwa Zabezpieczenia Społecznego i z całym oczywiście szacunkiem dla jego roku. Także dlatego w jaki sposób ta Rada jest wspierana przez Ministerstwo Rodziny, formalnie obsługuje ją w pół etapu. Komitet Ekonomiczno-Społeczny, będący organem doradczym Komisji Europejskiej, składający się z ponad 300 członków, jest obsługiwany w Brukseli przez 1000 urzędników. Chcemy poprawiać, wprowadzając tę instytucję, tworząc tę instytucję, chcemy poprawiać jakość usługi, jakość realizacji programów rządowych skierowanych do społeczeństwa obywatelskiego. Stąd pomysł, aby tę bazę instytucjonalną stworzyć w tym momencie, zanim jeszcze kontynuowane i będą prace nad danym programem i zanim jeszcze prace zostaną sfinalizowane w postaci projektu Narodowego Programu przekazanego w Radzie Ministrów. Jak Państwo dobrze wiedzą, w ciągu ostatnich miesięcy mieliśmy do czynienia z zmianą i z także pracami nad nowym kształtem struktury zarządzania w Kancelarii Rady Ministrów w tym obszarze programowym. Stąd też te prace nad Narodowym Programem nieco spowolniły, ale chcemy w tym momencie od stycznia pracę podjąć na nowo i zaprosić Państwa do dalszej pracy. Czy dalej będzie przysługiwała, będzie obecna nazwa organizacji zarządu? Oczywiście artykuł 3 ustawy o działalności pożytku publicznego funkcjonuje nadal, funkcjonuje i będzie funkcjonował. Nie odniosłem się jeszcze do tego katalogu zasad, przepraszam, nie do końca. Katalog zasad, to zasad regulujących współpracę organizacji pozarządowych z administracją publiczną jest wpisany do ustawy o działalności pożytku. Stąd też efektem naszego zastanawiania się nad kształtem tej ustawy kompetencyjnej ustawy o Narodowym Centrum było to, aby takiego katalogu nie pisać. Ale być może właśnie ten proces konsultacji pozwoli, czy skłoni nas do tego, żeby ten katalog zasad, jako zasad, zasad, które regulują funkcjonowanie Narodowego Centrum, również w ustawie kompetencyjnej umieścić. Rada Narodowego Centrum. To także pytanie o nazwę Narodowego Centrum, dlaczego narodowe, dlaczego Narodowe Centrum Rozwoju, a nie wspierania rozwoju i dlaczego ten skład prawny 5 może zacznijmy od nazwy. Narodowe Centrum, ponieważ taki jest schemat nazywania tego rodzaju instytucji publicznych, instytucji w Polsce publicznych, ale będących nieco na uboczu, nieco poza strukturą ministerstw. Dzięki temu ten typ instytucji ma kształt w ogóle tak zwanej agencji wykonawczej, wpisanej do ustawy o finansach publicznych i ma swoje wzory, które już istnieją od szeregu lat. Wspominałem dzisiaj Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, czy Narodowe Centrum Badań. Są właśnie te instytucje, które działają jak agencje wykonawcze. Stąd też, chociaż jest to instytucja rządowa, instytucja, która ma za zadanie koordynować programy rządowe skierowane do społeczeństwa obywatelskiego, przyjęliśmy nazwę Narodowego Centrum.
przedstawicieli kierowanych przez Radę Działalności Pożytku. Od razu uprzedzam oczywiście, czy właściwie opowiadam na wątpliwości, które tutaj padły. Naszym zadaniem oczywiście było, czy naszym celem było, aby to byli przedstawiciele strony pozarządowej, przedstawiciele organizacji pozarządowej wskazane przez Radę Działalności, więc tutaj pewne przepis trzeba będzie doprecyzować. Dlaczego mniejszość? To właśnie dlatego, że jest to instytucja rządowa. Przedstawiciele organizacji pozarządowych nie są tam po to, aby decydować, mieć decydujący głos, na przykład w kwestii przyznawania dotacji, tylko aby być tym elementem, tym instrumentem, narzędziem jawności, przejrzystości, aby mogli uczestniczyć w procesach decyzyjnych, mogli też mieć dostęp do wszystkich dokumentów, do których ma dostęp Rada Dobrowego Centrum i członkowie Rady. Element komunikacji z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego. Pytanie oczywiście, czy można myśleć o innej kompozycji Rady. Nie wiem, pan Przemysław Rada tutaj podaje wspominał, czy proponował stworzyć taką kompozycję. Być może oczywiście można tą Radę poszerzyć przedstawicieli innych środowisk. Będziemy czekać na konkretne pomysły, konkretne propozycje, które pomogą ewentualnie lepiej ten kształt Rady stworzyć. Trudno mi sobie natomiast wyobrazić jakieś inne ciało, jakąś inną instytucję, której skład wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych, inną niż Krajową Radę Działalności Pożytku Publicznego, która byłaby tą instytucją, która deleguje przedstawicieli, znaczy przedstawicieli do Rady Narodowego Centrum. Ponieważ takiej instytucji praktycznie rzecz biorąc nie ma. Myślimy, w planach narodowego programu jest mowa o Radzie Dialogu Obywatelskiego, ale to jest oczywiście przyszłość. Pytanie pani Małgorzaty Kramarz o, jak zrozumiałem, bo mocniej rządu może kierować na przykład raporty, czy program, projekt programu, czy sprawozdania Narodowego Centrum do Innowacji Zewnętrznej, chociaż jest Rada Narodowego Centrum, w której są przedstawiciele społeczni. Ja myślę, że to jest dobry mechanizm, aby można było poddać tego typu dokumenty również audytowi zewnętrznemu, po to, żeby wnioski z tego audytu można było zewnętrznemu, po to, żeby te wnioski z tego audytu można było wykorzystać w pracy Narodowego Centrum. Współpraca z samorządami. To jest, myślę, że to jest, to powinno być wyzwanie dla Narodowego Centrum, ale trochę podobnie współpraca z jednostkami administracji rządowej, tutaj może jeszcze bardziej z uwzględnieniem konstytucyjnej zasady niezależności samorządów. Wyobrażam sobie tę współpracę jako bardziej upowszechnianie praktyk, jako rozmowę, jako przekonywanie, jako pracę, taką długofalową pracę, kształtowanie właściwego z jednej strony klimatu, z drugiej strony kultury realizacji zadań publicznych, niż jako taką współpracę, to można w postaci jednego albo nawet 10 artykułów pisać do ustawy i kazuistycznie wskazać, co musi być zrealizowane, a co nie. Nie można się na przykład realizować. Pan Kruszek w swoich pytaniach pisze, ale także powiedział pan dzisiaj o programie przenosi Funduszy Inicjatyw Obywatelskich. Przecież to ważne pytanie. Jeśli chodzi o Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, który będzie programem, który właśnie stanie się programem realizowanym przez Narodowe Centrum, wprowadzony został tutaj w ustawie specjalny tryb realizacji zadań, z którego
na 2017 rok, ponieważ te konkursy już są w trakcie. 7 stycznia podaje jest kolejny termin składania wniosków. Pytanie, jak Państwo zobaczą, widzą w ostatnim przepisie jest mowa o tym, że ustawa wchodzi w życie w tym momencie, natomiast przepisy kompetencyjne, przenoszenie kompetencji nastąpi 2 miesięcy od daty wejścia w życie, od daty uruchomienia prawa. To jest ten czas, kiedy wszystkie trwające umowy, zadania, które są realizowane, będą w sposób możliwie jak najbardziej dokładny, skrupulatny, rzetelny, przeniesione do Narodowego Urzędu Publicznego, do Narodowego Centrum i w części oczywiście te zadania, które wynikają z ustawy na Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Stąd też, jeśli chodzi o FIO, to zamierzamy procedury selekcji zastosować przy konkursach na 2018 rok. Oczywiście zakładając, że ustawa będzie w życie w odpowiednim momencie, czyli najpóźniej do końca pierwszego kwartału, może być na początku kwietnia ostateczności. Natomiast oczywiście cały czas jest otwarta dyskusja na temat priorytetów Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i ta debata jest przedmiotem pracy w zespołach eksperckich i ona powinna zostać zwiększona dopiero na nowym programie. Dopiero wtedy można sobie wyobrazić, że będziemy stopniowo przeprojektowywać Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Relacje Narodowego Centrum i Departamentu. Departament Społeczeństwa Obywatelskiego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, to za chwilę. Departament Społeczeństwa Obywatelskiego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jest, tak jak wszystkie departamenty merytoryczne w Kancelarii, instytucją czy organizacją, jednostką wspomagającą Prezesa Rady Ministrów. Stąd też departament ma tego typu funkcje pełnić. Natomiast zadania są wyspecyfikowane w ustawie, zostały przeniesione do są takie wątpliwości dotyczące usługowania.
wszystkie przepisy, które, których minister do spraw zabezpieczenia społecznego i jego agendy miały jakiekolwiek kompetencje w zakresie programów rządowych i horyzontalnej koordynacji polityki państwa w zakresie użytku publicznego, bo ustawy o działalności nie ma tej perspektywy społeczeństwa obywatelskiego, tylko są organizacje pozarządowe, organizacje użytku publicznego i obszar użytku publicznego. Te wszystkie kompetencje, żeby przeszły do bądź to do prezesa Rady Ministrów, bądź to do Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Rada Działalności staje się organem doradczym premiera, natomiast Kancelaria Prezesa Rady Ministrów obsługuje administracyjnie Radę Działalności Pożytku Publicznego. W tej chwili pod kątem legislacyjnym i redakcyjnym ustawa jest jeszcze uchwalona przez prawników do Parlamentu Prawnego. Tutaj w Kancelarii Prawnej dzisiaj do połowy będzie spotkanie prawników Departamentu, jak ja mówię, z prawnikami Departamentu Prawnego i pewnie będziemy mieć już jasność, czy tam ma jakieś jeszcze problemy z tym związane. Jeśli chodzi o artykuł 11 ustawy działalności pożytku publicznego, to jest bardzo dobre pytanie. Być może trzeba będzie w procesie konsultacji się zastanowić nad tym, jak kształtować tutaj kompetencje prezesa Rady Ministrów. Chodzi o kompetencje między premierem i Narodowym Centrum. Jeśli chodzi o funkcje strażnicze, to o czym mówił pan profesor Szymborski, to wspieranie tej funkcji strażniczej w organizacji społeczeństwa obywatelskiego powinno być elementem narodowego programu, a nie jakimś wyodrębnionym segmentem działania Narodowego Centrum. To tak jak ktoś tutaj z państwa powiedział, że Narodowe Centrum to jest narzędzie, natomiast strategia to jest program. Rzeczywiście Te instrumenty wsparcia przez państwo funkcji strażniczej społeczeństwa obywatelskiego, wzmacnianie tych funkcji powinny znaleźć się na nowym programie. Pan Witold Zakrzewski mówił o Radzie Działalności Pożytku i o tym, że ustawa o tym nie wspomina o przepisach kompetencyjnych, czyli przenoszeniu kompetencji, bo w istocie rzeczy nie zmieniają się kompetencje Rady Działalności Pożytku Publicznego. To jest również skutek tego, o czym od początku naszej współpracy mówiłem, że nie będzie zmian, nie będzie nawet propozycji zmian w sprawie zmian dotyczących kompetencji, priorytetów polityki państwa, bo ile dopóki nie zostaną one przedyskutowane najpierw w gronie ekspertów, a potem poddane szerokim konsultacjom. Stąd też ustawa rzeczywiście ma charakter czysto kompetencyjny, przenoszone są odpowiednie kompetencje do prezesa Rady Ministrów, bądź też Narodowego Centrum, natomiast kształt kompetencyjny zadań Rady Działalności Pożytku Publicznego w tej chwili się nie zmienia. Brak podlinkowania dokumentów do konsultacji, bo oczywiście konsultacje w ścisłym sensie tego słowa jeszcze się nie zaczęły, zostaną dopiero ogłoszone na ten moment, wtedy te dokumenty będą podlinkowane. Uruchomiliśmy to narzędzie po to, żeby Państwu je pokazać, żeby można było, żebyście Państwo mieli również te kanały komunikacji, kontakt z prawdopodobną organizacjami pozarządowymi, media społecznościowe, mówiąc także o tym narzędziu do mediów publicznych, prywatnych. Brak definicji społeczeństwa obywatelskiego. To jest też uwaga, proszę Państwa, którą otrzymałem od Departamentu Prawnego w tej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Tyle tylko, że odwrócę to pytanie. Czy chcielibyśmy w takiej ustawie kompetencyjnej spróbować napisać definicję społeczeństwa obywatelskiego, definicję, której nie ma. Zakończone. Nie ma jednej definicji. Nie ma definicji organizacji społeczeństwa obywatelskiego, jak Państwo wiedzą, ma wiele różnych tradycji. Przez 14 lat w Polsce od 90 roku, czy 13 lat w Polsce od 90 roku funkcjonowało w obrocie prawnym nazwa, organizacja.
organizacji pozarządowej, nie będąca zdefiniowaną, dopiero ustawa działalności pożytku publicznego z tymi uchwałami, ale też powiedzmy sobie to szczerze, w sposób ułomny, to czym organizacja pozarządowa jest. Więc świadomie zdecydowaliśmy się na to, aby wpisać do ustawy i wpisać do programu, nazwać to, czy to jest program rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, czy to jest centrum, które służy wspieraniu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego przez państwo, mając na uwadze to, że traktujemy ten obszar możliwie jak najszerzej, do niczego nie zamierzamy, a zdefiniowanie, jakakolwiek próba zdefiniowania ustawowego, zapewne skończyłaby się tutaj jakimś zamęczaniem. Myślę, że to jest też rzecz, którą na przykład trzeba podjąć w pracy nad programem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i na gronie ekspertów zastanowić się nad tym, jak ewentualnie taka definicja, jeśli już, mogłaby wyglądać. Chciałbym jeszcze jedną rzecz Państwa prosić. To może jest taki ogólny głos, ogólna prośba do różnych głosów, które się tutaj pojawiały. Mamy w Polsce w sumie, weźmie się pod uwagę także straże pożarne, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń miejskich i wiele rozmaitych niesformalizowanych spółek, czyli mamy społeczeństwo obywatelskie, ponad 100 tysięcy organizacji społeczeństwa obywatelskiego, a ile jest form niezorganizowanych. Jest to ze wszystkich zjawisk społecznych chyba najbardziej zróżnicowane zjawisko społeczne pod względem form, organizacji, obszarów, którymi się zajmują poszczególne organizacje obywatelskie. Niejednokrotnie istnieje bardzo wiele sporów konfliktów interesów także w obszarze wewnątrz społeczeństwa obywatelskiego. Natomiast chciałbym, aby, bardzo chciałbym, taka była też moja intencja, czy myśl, jaka mi przyświecała, kiedy przystępowałem do pracy nad propozycjami programu, potem do pracy nad Narodowym Programem Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, wspierając rozwój społeczeństwa obywatelskiego, abyśmy wszyscy kierowali się taką wyższą trochę zasadą czy myślą, że są też rzeczy, są też wartości, zasady w trzecim sektorze, które nas łączą. I żebyśmy w tej debacie nad Narodowym Programem właśnie starali się opierać naszą rozmowę na tych wartościach, które nas łączą, a nie na tych, które nas w naturalny sposób dzielą, w których mamy różne sfery działania, różne interesy, różne pomysły także na to, w jaki sposób należy wspierać taki czy inny obszar społeczny. Dyskusja, debata, rozmowa, spotkanie, a nie konfrontacja czy konflikt. To powinny być zasady i wartości, którymi powinniśmy się kierować na dalszych pracach i nad tym projektem ustawy, i nad dalszych pracach. To może tyle do wszystkich pytań i wątpliwości się odniosłem, dlatego prośba, jeszcze raz ponawiam prośba, o wszystkie uwagi, które Państwo dzisiaj powiedzieli, które Państwo nie zdążyli powiedzieć, by je spisać i nam dostarczyć po to, żebyśmy rzeczywiście mieli dobry materiał do pracy nad ostatecznym kształtem ustawy, gdzieś tam po zakończeniu procesu konsultacji. Mam jeszcze chwilę, więc jeśli są jeszcze jakieś pytania, wątpliwości, uwagi, bardzo proszę. Proszę. Ja chciałbym zapytać o ten narodowy program. Dlaczego to się ustawił, co się działo narodowego programu, nie jest wymienione, a później pojawia się to zadanie koordynacyjne, jak to pani wyczyta? Dobrze, to odpowiem od razu. Narodowy program został wpisany, ponieważ wyobrażamy sobie, że ten narodowy program to będzie, to jest w tym
momencie pewna propozycja, która jest przygotowywana i za chwilę, mam nadzieję, stanie się, za chwilę oczywiście w cudzysłowie, stanie się dokumentem, który będzie zawierał instrumenty wsparcia, państwowego wsparcia skierowanego do społeczeństwa obywatelskiego, jest tym szczególnym dokumentem. Stąd też ukryliśmy go, czy schowaliśmy go, włożyliśmy go w przypadku rządowym programu. Natomiast być może rzeczywiście ze względu na jego szczególny charakter, moment, w którym się pojawia, może rzeczywiście trzeba go też wpisać do zadań Narodowego Centrum. Nie wiem, w jaki sposób to zawrzeć w ustawie, natomiast ponieważ rzeczywiście trwała dyskusja w związku z klimatem czy atmosferą po tych programach w mediach publicznych, wydaje mi się, że ważne by było, żeby właśnie to Narodowe Centrum miało jasny kontakt z mediami publicznymi, bo jednak media publiczne rozumiem, że powinny być jednak mediami związanymi z rządem. I w związku z tym, żeby ten przekaz o organizacjach pozarządowych był rzetelny, bo rzeczywiście ja tutaj akurat chciałabym powiedzieć panu Przewodniczącemu na temat niejawności. Ja się nie pojawiłam, że są 5, 4 pracują w organizacjach pozarządowych, więc mogły być jakieś strzałeczki też, ale... To jeszcze przed panią. Narodowe Centrum może współpracować z podmiotami zagranicznymi i krajowymi.
szczególności jako partner umów o wspólne przedsięwzięcia za zgodą pełnomocnika i potem to, co ludzi moje wątpliwości, nie rozumiem tego. Wspólnik, udziałowiec lub akcjonariusz spółka mający siedzibę Rzeczpospolitej Polskiej lub za granicą. Ten akcjonariusz, wspólnik, nie Gazprom na przykład, tak, albo inne nafty. Jakiś przykład, bo tu mi zabrakło po prostu podlasiu, co? Bo jako partner z przyjemnością, tak? Ale udziałowiec to nie do końca rozumiem ten zapis. Do mikrofonu. Ale organizacje stanęły w obronie ich. Różne organizacje wydają, to zależy co robią. Taka jak się ma to spisiu, to też praktycznie 90% wydaje się na te nagrodzenia, a reszta się pozyskuje i tak dalej, tak? Ja sprawdziłem, że na to 30% z tym kurczę, tak, tak, nie, tak? To tak samo jak z tym autorem, mówiłem, że środki obcych państw nie jest moim tym, tak? Znaczy, ja to jest tak częściej zakwalifikowany, bo nie do tego, że od tego rządu, który ma legalność, tak? I teraz za moment dostaliśmy z tego nowego centrum, jak to będą europejskie pytania. Wydaje mi się, że w interesie wszystkich nas przychodzących na sali jest mówienie o tym, co robią organizacje pozarządowe, rządowe, i też mówienie, że są różne typy organizacji. Bo to jest, jak mówiłem na pierwszym spotkaniu z panem dyrektorem. Ja pamiętam taką rozmowę lata temu w MSZ-cie, jak jakiś urzędnik powiedział, tyle pan na pensję chce? Była jakaś taka kwota, wiecie pan, w budżecie 3000, tak? Czyli na koszt całkowity ze wszystkimi ZUS-ami jednymi i drugimi. To, że nikt nie wiedział właśnie, że to nie jest tyle, co ktoś dostaje do ręki, to jest coś na całkowity i tak dalej, i tak dalej. I rodzą się opieści. Nie mówię, że nie ma patologii. Patologii są to w organizacji publicznej, w biznesie, w organizacjach pozarządowych, wszędzie zdarzają się patologie. Ale to jest jedna rzecz, patologia, a druga też zły klimat, który nikomu nie służy, tak? Bo jak ktoś prowadzi społeczną szkołę, to też wydaje, a ma orzeczony przez linię lokal, to też wydaje znaczną część pieniędzy na wynagrodzenie, tak? To jest ten rodzaj populizmu prawdopodobnego, który dotknie wszystkie organizacje. Tak samo jak śledzenie kto z kogo dotknie, tak? A ja to przewiduję, że są takie branże, na przykład edukacja obywatelska, gdzie z tych nieszczęsnych fundacji niemieckich dostawały organizacje lewicowe, lewicowe i takie, które na którą dali jedynie, tak? Znaczy, bo na przykład na edukację polityczną tak? I myślę, że mówienie, pokazywanie jest ważną rzeczą, która wydaje się nas wszystkich. Być może ważne jest też pokazywanie jakichś politycznych, świadomość tego, jak funkcjonują organizacje pozarządowe. I że są takie, gdzie wszyscy za darmo i społecznie, i są takie, które muszą zatrudniać. Jest bardzo nic, tak? Tyle, tak? A to publikujmy. Ja mam satysfakcję, że w projekcie na stronie szkoły to jest na tyle dobrze wszystko pokazane, że też chcę powodować i już. Tak. Znaczy, i wiecie Państwo, kiedyś przyjechał się ponad TVN, teraz publiczne, jest to takie życie. Jak szkoła ma to szczęście, że ma absolwentów w bardzo różnych miejscach, w związku z tym raz jesteśmy tacy, raz siancy. Żyjemy, bo mówimy sposób. Dziękuję. Pan Szoła, Wynasy Marka. Panie dyrektorze, chciałbym zapytać o jeden z priorytetów właśnie Narodowego Centrum, znaczy jakby priorytet, który ma Narodowe Centrum jakby wesprzeć, czy tutaj wypracować. Mianowicie chodzi mi o równość dostępu do środków i programów, o którym pan dyrektor dzisiaj mówił. I rozumiem, że skoro jakby teraz nacisk ma być położony na równość, to dotychczas było nierówno. I chciałem zapytać jakby dla pana dyrektora równo, czyli po prostu jak, czyli co jakby kryje się pod słowem równość, czy to właśnie więcej możliwości dla organizacji małych, czy wiejskich, czy
gorsza sytuacja dla organizacji, które bardzo dużo czerpały ze środków czy programów. Jakby pan rektor po prostu wyjaśnił, co to konkretnie oznacza. Dobrze opisać ocenę wniosku.
Państwo patrzą na wyniki poszczególnych rund selekcyjnych w poprzednich latach w dużych inicjatywach obywatelskich? Są priorytety, których do dofinansowania przechodziły wnioski, które mały tylko wnioski, które dostały maksymalną liczbę punktów od obu oceniających ekspertów. To nie jest dobra sytuacja, że dostają dofinansowanie tylko wnioski, które dostają maksymalne. Tylko idealne wnioski. To na przykład pokazuje pewną tendencję do tego, że eksperci, którzy mają ocenić wnioski w 26 kryteriach, jeszcze w każdym z tych kryteriów uzasadnić podjęcie przynajmniej nawet jednego punktu. Zmierzają do tego, że we wnioskach dobrych dają maksymalną liczbę punktów, nie odejmują. Selekcji. Stąd nasza
ale jako agencji wykonawczej daje narzędzia do tego, aby tak ją zaprojektować, aby była takim przyjaznym doradcą organizacji ubiegających się o to finansowanie. To tyle może chciałem powiedzieć. Proszę bardzo. Ciekawe, to tak nawiązują do tego punktu, nie tak, a potem Państwo nie pokręca tych dziennikarzy do tam właśnie edukować. Powiedzieli ostatnio, miałem takie doświadczenie, że na dziennikarzu chyba nie chciał tutaj tak pokręcić tą robotę, to tym właśnie mówiłem spokojnie o osobach finansowania i manierę dziennikarską takiej, ja takiej czegoś takiego. Natomiast mam takie krótkie pytanie, to znaczy taki postulat, to jest zmiana ustawy o ochronie działalności pożytku publicznego. Jest tam, chcę podać, że w artykule 39 ustawy o ochronie działalności pożytku publicznego jest punkt 6. Pracodawcy powinni zwolnić pracownika będącego członkiem rady od pracy z wzięcia udziału w posiedzeniach rady. Czy może przy okazji być zmiana na ten w ogóle w pracach rady, to też są zespoły rady, i żeby podał, jak ten członek Rady Działalności Polityki Publicznej, że też pracodawca go na te posiedzenia zespołu też wolny. Czy może taki, taka dobra opinia, tak? Proszę bardzo. Czy jeszcze pozwolę sobie też jedną uwagę, mianowicie jeśli chodzi o zakres kompetencji Narodowego Centrum, tutaj przebijało w dyskusji wielokrotnie. Cofając się do wcześniejszej myśli o tym, że usytuowanie zarówno na Centrum Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Kancelarii Premiera jest zawsze, czy pod wieloma względami korzystne, w tym zakresie widzę potrzebę, żeby właśnie w katalogu kompetencji czy zadań Narodowego Centrum wpisać również zadanie dotyczące edukowania administracji publicznej i to celowo, bo właśnie trzymał się terminu administracji publicznej, zarówno rządowej, jak i samorządowej, w zakresie współpracy, bądź też w zakresie możliwości realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Otóż pozwolę sobie przywołać jako przykład negatywny wieloletnie doświadczenia we współpracy z Ministerstwem Zdrowia, które przez długi czas poza publicznymi jednostkami opieki zdrowotnej i prywatnymi, które w ustawie nazwano przedsiębiorcami realizującymi działalność leczniczą, dla organizacji pozarządowych przez pewien moment nie było miejsca, nawet ustawowo zapisano obowiązek tychże organizacji wpisywania się na rejestr przedsiębiorców. To, jak wielu pamięta, z dużymi oporami i burzą udało się jakoś odkręcić, ale to jest pewien symptom kierunku myślenia i myślę, że w jakiejś mierze do dzisiaj w tym resorcie, bo większość ludzi jest tych samych i oni myślenia szybko nie zmienią i mógłbym wskazać jeszcze przynajmniej kilka miejsc, gdzie to myślenie jest podobne, że administracja zrobi to, co zrobi, resztę załatwi wolny rynek, dla organizacji nie ma miejsca. A jak jest, to jakieś tam właśnie ułomne, częściowe i najlepiej, żeby ich nie było, bo tam jeszcze mieszanie przy. Więc dlatego widzę potrzebę, żeby właśnie to Narodowe Centrum przywiązane do premiera, czy stanowiące pewne narzędzie właśnie w ręku premiera, mogło być też takim, myślę, skutecznym narzędziem oddziaływania na kształtowanie świadomości pracowników administracji publicznej, bo tu niestety mamy dużo do zrobienia, czy do nadrobienia. I to taka właśnie praktyczna, detaliczna uwaga. Mam żadne szanse, żeby było to. Ja mam kolejną refleksję, tak? Bo z większością pan tutaj się zgadzam. Rządowe wiadomo, tak, instytucja rządowa, jako Narodowe Centrum, gdzie urzędnicy będą zaangażowani w pracę, część z doświadczenia, które będzie, to jest bardzo obiecujące, tak jak
natomiast myślę sobie też, że w ustawie informacja o konsultantach, tak, zagranicznych, z polskich, tak, ekspertach, tak, którzy będą się angażowali w poszczególne też prace, konsultowali. Pytanie też, na ile to będzie wystarczające, bo jak oni będą pogrupowani, albo ewentualnie, czy można jeszcze utworzyć jakieś ciało doradcze, konsultacyjne z trzeciego sektora. Bardziej mi chodzi o to, żeby też praca urzędników w ten sposób, tak, była wspierana. Szczególnie widoczny.
dlatego że te organizacje w małym procencie startowały do tych projektów, ponieważ nie były w stanie przez te kryteria przejść i napisać tą nową mową tak naprawdę te projekty. I bardzo bym była zadowolona, jeżeli rzeczywiście te organizacje przy naszej pomocy, ale będą mogły normalnie po polsku napisać wniosek, o co im chodzi, czemu to służy, z kim będą współpracować, jak będzie budowana partycypacja i tak dalej, i tak dalej. Więc dziękuję. Ja króciutko jeszcze, trochę słowo, ale do rozważenia, nie na teraz, ale a propos nas tutaj, bo ja wysyłałem też takiego maila, na którego nie dostałem odpowiedzi, natomiast wydaje mi się, że w związku z pewnymi zmianami, które nastąpiły formalnymi, no i teraz pewną dynamiką procesu, którą nadaje naprawdę ten projekt na nowym centrum, wydaje mi się, że warto było trochę jakby być może przedefiniować funkcję naszej grupy tutaj. Ja bym jednak sugerował, żebyśmy tak podeszli do tego zadaniowo, tak? Czyli zajmowali się tym, co konkretnie jest w tej chwili do zrobienia. Nie wiem, jakie są plany i pomysły, ale wydaje mi się, że na przykład taki grono, który jesteśmy, można korzystać na przykład do tego, żeby przedyskutować chociażby te uwagi, które zgłoszone zostaną w konsultacjach. Mówię, to jest mój pomysł. Ale generalna kwestia by była taka, żeby jeszcze raz jakby się podsumować sobie nasze zadania, które przed nami stoją, również w perspektywie narodowego programu. Tak rozumiem, że to jest też takie istotne wyzwanie. I troszkę jakby zrobić coś w rodzaju takiego nowego otwarcia, dostosowania się do tej sytuacji. To tylko taka sugestia przy okazji. Marcin Dębowski, Ruch Kontroli Wyborów, Ruch Podwój Władzy. Bardzo serdecznie dziękujemy za to, że rząd realizuje właśnie obietnice wyborcze. I z takich uwag też pojawiły się tutaj głosy na temat właśnie, by te prace jakoś połączyć, nawet ustawowo nakazać, by była współpraca z samorządami. Myślę, że to nie jest dobry pomysł ze względu na to, że to jest wytracenie dynamiki ewentualnie tej dobrej zmiany i to jest niebezpieczeństwo uwikłania się w dotychczasowe układy, jakie są w samorządach. My w tej Polsce powiatowej czy Polsce gminnej doskonale zdajemy sobie z tego sprawę, jak jest z tymi środkami i jak pewne układy decydują o tym po prostu, że ci dostają te środki i dostawali, a ci czy ci inni tych środków dostawać nie dostawali i nie będą dostawać. W związku z tym byłoby to bardzo duże niebezpieczeństwo dla Narodowego Centrum, że ono zostanie obezwładnione po prostu tymi układami, jakie są w samorządach. W związku z tym, że samorządy mają swoją własną politykę, ustawy, prawo, które reguluje po prostu tą ich działalność, należy po prostu robić swoje, a nie budować tutaj, czy nie wchodzić po prostu sobie nawzajem w pewne kompetencje. Druga rzecz, jeśli chodzi o te konsultacje, oczywiście bardzo dobrze, nie będą szerokie konsultacje, ale oby one nie były niebezpieczeństwem takim, mianowicie, że obezwładni to tą dynamikę zmian, jakie są zaproponowane poprzez powołanie Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, bo będą to konsultacje niekończące się i takie, które po prostu właśnie w jakiś sposób zbiją z progu dobre proponowane rozwiązania. Też uważam, nie należy definiować społeczeństwa obywatelskiego. To jest, no można powiedzieć, od czasów Arystotelesa typowa pułapka i niebezpieczeństwo po prostu urzeźnięcia i czasowego, i niebezpieczeństwo urzeźnięcia po prostu semantycznego, ponieważ to będzie niekończące się konsultowanie tych definicji. Po prostu nie ma sensu absolutnie tego wprowadzać do ustawy. Następne, jeśli chodzi o funkcję kontrolną, to uważam, absolutnie powinna być Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego funkcja kontrolna
tych środków, które są rozdysponowywane, ze względu na to, że przecież dotychczasowe środki, jeśli są rozdysponowywane w ministerstwach, przecież one podlegają kontroli późniejszej czy w trakcie różnego rodzaju kontroli. Prawda? W związku z tym, jeśli Narodowe Centrum rzeczywiście ma dysponować olbrzymimi środkami, no trudno wyobrazić to sobie tutaj właśnie, jak pan z Łodzi o tym powiedział, no trudno sobie to wyobrazić, żeby Narodowe Centrum miało być pozbawione tego, czego nie są pozbawione ministerstwa dotychczas. Na koniec pan minister wychodząc zaznaczył słusznie, że przecież jest jego funkcją polityczną, jakby tutaj nadzór nad tym właśnie po to, żeby ten program polityczny został wprowadzony, ponieważ my przecież mamy jakieś swoje doświadczenie tutaj, no niestety nie ma przedstawiciela młodzieży, wyszła pani, która przedstawiała się jako młode pokolenie. Złośliwie powiem, że 25 lat temu to też byłem młodym pokoleniem, prawda? I też wielu z nas było młodym pokoleniem, które się starało o takie czy inne środki i zestarzeliśmy się, prawda? A tych środków jakby nie dostawaliśmy, tak nie dostajemy, ponieważ jest wąska grupa beneficjentów, którzy po prostu te środki otrzymują i to w absolutnie przesadnej ilości. W związku z tym to musi się zmienić i my mamy właśnie taką nadzieję, że Narodowe Centrum właśnie po to będzie służyć, by tę sytuację zmienić. Ona absolutnie wymaga zmiany, bo proszę Państwa, jeśli byśmy podliczyli te wszystkie środki, które od 25 lat trafiały do tak zwanego społeczeństwa obywatelskiego, bo przecież to cały czas było budowanie społeczeństwa obywatelskiego, to możemy to śmiało, a jeśli dodamy do tego środki z zagranicy, które przychodziły, to są setki miliardów złotych, które przyszły do Polski i nie zmieniły tej Polski i tego naszego społeczeństwa obywatelskiego, tylko zabetonowały czy też zacementowały te układy, z którymi przecież my chcemy, że tak powiem, zerwać. I stąd poparcie tutaj dla tej politycznej myśli właśnie powołania Narodowego Centrum Społeczeństwa tego właśnie obywatelskiego. Można powiedzieć, tylko przyklasnąć, byle tylko po drodze właśnie nie przykleiły się do tego Narodowego Centrum właśnie różnego rodzaju układy samorządowe, czy różnego rodzaju układy w ogóle, różnych lobby. I to jest bardzo dobry pomysł, żeby to właśnie poddać jak najszerszej, jak najbardziej transparentnej procedurze. Nie bać się tego, bo przecież my się tego bać nie musimy. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Chciałem tylko powiedzieć, że mamy już 14:05, a powinniśmy się na spotkanie do 14, więc powinniśmy powoli kończyć. Jeśli są jeszcze jakieś głosy, to głosy proszę Pani Witoldzie i Pani Marii, aby dosłownie było 30 sekund. Po 30 sekund kończę. Dobrze, ja mam tylko jedno pytanie do tej ustawy, dlatego że tak przeglądając tutaj na przykład funkcjonowanie Rady, Państwo w jednym miejscu wpisujecie dysponenta jako Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, w drugim miejscu wpisujecie Narodowe Centrum. Bo to jest po prostu trochę niespójne jako takie. Tak? Więc zastanówcie się nad tym, żeby to uspójnić, dlatego że ta Rada nagle okaże się, że jedną nogą stoi w Narodowym Centrum, drugą w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a trzecią u pełnomocnika. No, trochę tak się wygląda. Wykorzystania odnawialnych źródeł energii jako narzędzia, które może w jakiś sposób doprowadzić do wpływu dodatkowych środków. Powiem tylko, że wiem o tym, że jedna z organizacji obywatelskich, ponieważ Danii dostała takie źródło dodatkowych środków w postaci tego wiatraka, to podobno milion złotych rocznie przychodzi, jak się ma coś takiego. Także,
znaczy ja bym to... Dobrze, dziękuję bardzo. Mam jeszcze poprzedniejsze danie obiecałe. Jeszcze panie? Czy... Może jedno wszystko. Jedna. Panie Wójta, to nasza Konfederacja Organizacji Pozarządowej w Wrocławiu. Ja mam takie pytanie. W ustawie pojawiają się pełnomocnicy wojewody do spraw społeczeństwa obywatelskiego. Czy to będą osoby, które będą w jakiś sposób z państwem współpracowały? Czy to państwo macie pomysł na 16 pełnomocników w każdym województwie? Czy to będą osoby wybierane na przykład spośród organizacji pozarządowych, pełniące takie funkcje, czy już macie marszałka? Do marszałka, mimo wojewody. Tak, pełnomocnicy wojewodów i zadania zostały w ustawie opisane. Oczywiście wojewodowie powołują pełnomocników zgodnie z konstytucją ustawy. Jeśli państwo mają inny albo rozszerzający pomysł na funkcjonowanie pełnomocników wojewodów, to jestem otwarty także na pomysły. Idea za tym jest taka, że ponieważ państwo chce realizować Narodowy Program Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, również mieć w regionach instytucje, organ przy wojewodzie, który będzie wspierał realizację tego programu ze strony rządowej. Jeszcze ktoś? Pan Jerzy, proszę bardzo. Ja chciałbym się odnieść do tego, co pani powiedziała właśnie, że być może jakiś element decentralizacji, taki centralizowany, bo ona się taki aktor centralizowany nie uznaje, ale takie jest odbierane, że przeciwwagą mogą być inni dodatkowo przy wojewodach, co do których sądzę, że to jest bardzo dobry pomysł, ale znowu wróciłbym do współpracy z samorządami. Otóż pełnomocnik wojewody mógłby pomóc porządkować współpracę z samorządami. I to nie ma nic wspólnego z tym, co pan powiedział, ale musiałbym strasznie długo odpowiadać na tą konfrontacyjną pana wypowiedź, że to, co się dzieje w relacji samorządów z organizacjami, jeśli tam uznamy, że to ma się tak dalej dziać, bo wolna gra, to przez następne 15 lat czy 20 z tego nie wyjdzie. Ja nie mam absolutnie pomysłu na to, żeby zamrozić stosować, tylko raczej stymulować takie zachowanie samorządu, które by wynikały z wartości, z tego, co wszyscy tutaj reprezentujemy i zaproponujemy. Stymulować, bo to rzeczywiście ta Polska lokalna robi zupełnie, mimo że już ustawa, że są regulacje, są zasady, to zupełnie inaczej. No, bardzo brutalnie. To jest jeden pomysł, ale pomysł na uzupełnienie tej decentralizacji może sieć organizacji współpracujących regionalnie, właśnie w tym zakresie, nie powiązanych instytucjonalnie, a tematycznie. I jeszcze jeden pomysł, który muszę chyba powiedzieć, jednak jest luka ogromna pomiędzy konfrontacją z samorządem i w ogóle administracja publiczna z organizacjami, kiedy się pojawia taka konfrontacja, a ona się bardzo często pojawia niestety, kiedy organizacje są niepokorne. A to rzadko się to niestety zdarza, ale się zdarza. I wtedy jest luka, jest albo dogadanie się z samorządem czy z daną strukturą władzy, albo są. Nic nie ma pomiędzy. W cywilizowanych demokracjach zachodnich zawsze są rozmaite ciała, które pozwalają na negocjacje, na mediacje, na wypracowanie wspólnego stanowiska, które łagodzi ten spór. U nas nie ma. Proszę zauważyć, ile jest skonfliktowanych organizacji z administracją i zostaje tylko sąd. Zawsze są słabsze. Czyli zaproponowanie jakiejś formuły, procedury, mechanizmu, który by łagodził ten spór. Myślę, że też mogłoby się pozdrawić. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za wszystkie uwagi i wątpliwości. Jest już 10 po drugiej. Bardzo proszę państwa o... Jeszcze sekundę, dobrze? Bardzo proszę o zapisanie wszystkich uwag, wątpliwości, pytań na formularzach i zostawienie ich na stole. Wszystkie być tam na spotkaniu. Wszystkie oczywiście będziemy brać pod uwagę. Myślę, że bardzo cenną uwagą, która tutaj padła, jest to, aby w chwili, w której będziemy zbliżać się do końca procesu konsultacji, takie spotkanie, przynajmniej jeszcze raz wtedy, takie spotkanie wszystkich ekspertów Europejskiej Narodowej do Społeczeństwa Obywatelskiego się odbyło. Oczywiście odpowiednio przygotowane, czyli uzbroilibyśmy państwa w wiedzę płynącą z informacji, które płyną, uwag, sugestii, propozycji zmian, które płynęły ze wszystkich konsultacji i po to, aby zebrać te propozycje i spróbować je w jakiś sposób w tym gronie podsumować. To zapewne
kandydat będziemy chcieli takie spotkanie jeszcze zaproponować i odbyć. Chciałbym powiedzieć jeszcze o trzech rzeczach na zakończenie, trzech sprawach. Pierwsza rzecz dotyczy kontynuacji pracy nad Narodowym Programem Wspierania Społeczeństwa Obywatelskiego. To jest rzeczywiście zadanie dla nas i takie zadanie, które dokładnie, tak jak powiedział Pan Tomasz Szymanek, chcemy realizować w ujęciu za chwilę chcemy zaprosić na zorganizowanie przynajmniej cztery spotkania czterech zespołów eksperckich. Jedno będzie poświęcone rozmowie, czy rozpoczęciu rozmowy, konkretnej rozmowy nad kształtem celów, zadań i organizacyjnej struktury, funkcji, kompetencji, które będzie miała przyszła ewentualna Rada Dialogu Obywatelskiego, czyli rozwój instytucji dialogu obywatelskiego. Druga propozycja, która już została jesienią skierowana do członków tego drugiego zespołu eksperckiego i chcieliśmy rozmawiać o problemach prawnie, instytucjonalno-prawnych. Państwo przypominają sobie, zdefiniowali przynajmniej pokoje tego zespołu, są zidentyfikowane 15 dużych obszarów prawnie. Chcielibyśmy i będziemy się też kontaktować z członkami tego zespołu, aby dokończyć pracę na tamtym etapie i kontynuować pracę, formułując konkretne propozycje zmian. Trzeci zespół chciałbym, żeby w najbliższych tygodniach zajął się propozycją, która z naszej strony wpłynie, która zostanie skierowana do członków tego zespołu Funduszu Grantów Instytucjonalnych. Prowadzimy też rozmowy na temat wyposażenia tego instrumentu finansowego w środki i jak tylko te rozmowy zostaną w jakiś sposób sfinalizowane, czyli będzie decyzja, to o tym też będziemy chcieli Państwu powiedzieć, w jaki sposób, w jakiej wysokości te środki będą, w jaki sposób te środki mogą być wykorzystane. Wreszcie czwarty zespół chciałbym, aby w najbliższych tygodniach spotkał się i porozmawiał na temat konkretnej propozycji Korpusu Solidarności czy Programu Rozwoju Wolontariatu. W tym pierwszym obszarze bardzo ważną rolę i potrzebę współpracy z partnerstwem tematycznym z Akademicznej Mapy Drogowej, które wypracowało swoje rozwiązania. W tym czwartym zespole zwłaszcza widzimy konieczność współpracy z całą siecią Centrum Wolontariatu w Polsce funkcjonujących, ale tak nie tylko. Także z instytucjami, także z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, które mają pomysły na to, w jaki sposób współpracować z wolontariuszami, chociażby o takim pomyśle, nie wiem, mówiłem już pewnie w tym gronie, bardzo ciekawy pomysł na docieranie do wolontariuszy. Pomysł na razie wypracowany został w zgromadzeniu wolontariuszy. Jeśli chodzi o konsultacje, to mają Państwo tutaj wyświetlony formularz konsultacyjny. Za chwilę, jak te projekty legislacyjne będą też nam dotknięte. Proszę? Dobrze, do tego jeszcze wrócę. Będziemy wszystkich Państwa na bieżąco informować o terminach konferencji tematycznych. Z jednoczesną prośbą, aby informować swoje związane z Państwem porozumienia, federacje, organizacji pozarządowych, aby przedstawiciele tych organizacji uczestniczyli w konferencji regionalnych. Sami też będziemy docierać do takich porozumień po to, aby te konferencje rzeczywiście miały charakter konferencji otwartych, miały charakter takich spotkań, które zgromadzą wszystkich, którzy będą mogli się dowiedzieć, czy wszystkich, którzy będą chcieli uczestniczyć w niemłodnej marii w postępie. Jeśli chodzi o edukację obywatelską,
ten obszar jest rzeczywiście najbardziej rozbudowany. Natomiast oczywiście zwrócimy się także do kontynuacji prac, czasu na to badanie, które na tych grupach proszę na tym, że będziemy chcieli. Oczywiście warto usłyszeć, ale też nasze miejsce szczególne naszego spotkania. Bardzo dziękuję Państwu za to, że były 3 godziny niezwykle intensywne, wartościowe, konstruktywne, merytoryczne rozmowy. Było bardzo wiele propozycji. Myślę, że tych propozycji w procesie konsultacji będzie jeszcze więcej. I to, co chciałbym rzeczywiście podkreślić. Państwa obecność dzisiaj na tym spotkaniu to jest też powód na to, że warto rozmawiać, że wartością tego trzeciego sektora prawa obywatelskiego w Polsce jest tworzenie miejsc spotkań, miejsc, w którym próbujemy wykuwać wspólne stanowisko, które jest możliwe, doskonalić prawo instytucjonalno-prawne, w którym sektor obywatelski funkcjonuje, i organizacje pozarządowe pochodzące z bardzo różnych środowisk, między innymi poprzez takie spotkania, biorą część odpowiedzialności za to, jak będzie wyglądał kształt polityki państwa w stosunku do trzeciego sektora. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Na zewnątrz była jeszcze kawa, tutaj w środku jest kawa.